Jestem Fortuna. Jestem zawsze tam. Gdzie jest jakiś powód do kibicowania. Zawsze z tymi, dla których sport to coś więcej. Z tymi, dla których jest zawsze dobry moment. We have felt the ground shake and the air shattered, generating power equivalent to 10,000 automobiles with their accelerator on the floor. Zawsze tam, gdzie coś się dzieje. I tu, gdzie może wydarzyć się wszystko. Fortuna. God, I need it now, I can't afford to wait. I just had a fan hit me up from Kuwait. Told him this would happen and we not a minute late. Seen him down back. Słuchajcie, zaczniemy sobie tutaj od sponsorów, którzy są bardzo ważni, także pamiętajcie, że sponsorami Prime MMA są oficjalny bookmacher Fortuna, HotPay, system płatności i zapraszamy do zakupu pay-per-view na stronie Prime MMA TV. DS Focus czuwa nad bezpieczeństwem zawodników Prime, więc ciekawe, czy dzisiaj będą tutaj potrzebni. Banda Królika, catering dietetyczny, Force, sponsor techniczny, Środowisko Miejskie dostarcza odzież dla zawodników Prime, MGN, odżywki oraz suplementy dla sportowców i osób aktywnych, Super Express, patron medialny, game więcej niż woda, zoodoptuj.pl i na koniec ważna informacja, bo bilety na galę w Koszalinie ogarniecie na Eventim. I dziewczyny, zaczniemy sobie od sponsora naszego Fortuny, bo ja zauważyłam, że po konferencji kurs je diametralnie zmienił. Nie wiem, czy widziałyście, kto jest teraz faworytką w starciu. Nie, ja nie sprawdzałam. Przed konferencją, Natalii, ty byłaś faworytką. Po konferencji kurs się zmienił diametralnie. W tym momencie, Natalii Wayne, na ciebie jest 2,25 Bouncing Betty, złoty 50. I mam teraz takie do was pytanie. Jak myślicie, czym to zostało spowodowane? Bo to było zaraz po konferencji. Wiesz co, ja myślę, że to może też chodzić o to, że Betty ma doświadczenie, jeśli chodzi o sport, powiedzmy, tak? No jest zawodową tancerką, tańczy i myślę, że to mogło spowodować zmianę, natomiast no cóż, no,
Oktagon zweryfikuje, nie? Jak to będzie. Czyli no, bo teraz jednak... w tym momencie stałaś się underdogiem. Czy z tej pozycji myślisz, że będzie cię to wszystko mniej stresowało? Wiesz co, totalnie nie zwracam na to uwagi, bo tak jak wszyscy wiemy, jeśli chodzi o walki freaków, to jest to totalnie nieprzewidywalne, nawet jeśli chodzi o jakieś tam kursy i tak dalej, i tak dalej. I też wiesz, każda z nas jest tutaj pierwszy raz i pierwszą w życiu będzie miała walkę, dlatego może być różnie. Jak wiemy, masz przewagę, jeżeli chodzi o wzrost, nie wiem jak jest z zasięgiem, aczkolwiek tutaj wydaje mi się, że widzowie też może zmienili zdanie, Bukmacher zmienił zdanie, dlatego że no jednak jesteś wysportowana, pokazałaś pokaz, performance, który gdzieś tam udowodnił, że chyba miednicę masz mocną. To na pewno. Później gdzieś tam w wywiadach też mówiłaś właśnie o tym, że chciałabyś Natalii wziąć w dosiadzie. Czy twoje plany się zmieniły od konferencji, czy nadal są takie same? Nie no, jeżeli tak się uda, no to myślę, że będzie super, ale no może być bardzo różnie, nie wiemy w jakiej pozycji się znajdziemy, ale no preferuję być raczej na górze. Ogólnie jeżeli chodzi o konferencję, ona była dwa dni temu, więc jesteście na świeżo po konferencji. Mhm. Ja też gdzieś tam widziałam w jednym z wywiadów, że mówiłaś, że masz jakiś niedosyt, czyli nie powiedziałaś wszystkiego, co chciałaś powiedzieć. Wiesz, jak to jest na konferencji, jest duży szum. Wy w ogóle miałyście pierwszą taką konferencję w życiu, tak? Nigdy nie byłyście przed taką publicznością. Czy na chłodno przemyślałaś sobie, co jeszcze mogłabyś powiedzieć, czego nie powiedziałaś? Nie, no to raczej było tak wszystko w trakcie, że chciałam coś tam powiedzieć jeszcze więcej, ale na przykład nie starczyło już czasu, konferencja się skończyła, więc to bardziej tak o to chodziło w sumie. A u ciebie? Jak to wyglądało? Taka pierwsza konferencja duża, jak wrażenia? Bo wyglądałaś bardzo wyluzowaną. Ogólnie było, że tak to ujmę, zajebiście. Ja nie wiedziałam, czego mogę się spodziewać, no bo nie będę ukrywać, no nie wiesz, nie brałam nigdy udziału w czymś takim. No i było fajnie, ja jestem pozytywnie zaskoczona, było naprawdę super i było śmiesznie i trochę było dymów i było tak i było siak, no było różnie, nie? Fajnie było. No jak tak w ogóle, się mi podobało. Jak tak obiektywnie miałabym ocenić, to wydawało mi się, że jesteś właśnie mega wyluzowana. Widziałam też gdzieś tam twoje wywiady i widzę, że masz mega luz przed kamerą i uważam, że w ogóle z twoją aparycją i sposobem wypowiadania się mogłabyś robić karierę w social mediach, ale innych niż strona, na której robisz tą karierę, tak? Mogłabyś gdzieś zaistnieć na YouTubie, na TikToku. Jedno nie wyklucza drugiego, kochana. Wiem. Ale właśnie powiedz mi teraz, skąd u ciebie pomysł na ten kierunek, bo jestem pewna, że parcie na szkło miałaś, tak? Bo gdyby tego nie było, to nie weszłabyś w taką branżę. Po prostu chciałam. Gdzieś tam to się pojawiło z żartów, że żarty, o, że zostanę aktorką filmów dla dorosłych, bo to, bo tamto. I takim przełomem dla mnie było to, że sama siebie już się nie wstydziłam w momencie, kiedy zrobiłam biust. No nie będę tego ukrywać. Okay. Że, a ile jesteś po operacji? Wiesz co, półtora roku? Półtora roku, no także już jest okej. I to był taki, wiesz, punkt przełamowy, gdzie ja mogłam na siebie spojrzeć w lustrze i powiedziałam, no jest okej, nie? Możesz robić co chcesz. A czy w ogóle miałaś takie momenty, że czułaś się na przykład zakompleksiona, że gdzieś tam to występowanie przed kamerami spowodowało u ciebie, że wyzbyłaś się tych kompleksów? Wiesz co... dystansu jakby do swoich wad, gdzie każdy je ma i bym jakoś wielce się nimi przejmowała, no to nie robiłabym tego, wiesz o co chodzi. Dlatego nie, no mam luz, wiadomo. Ja powiem szczerze, że chyba jeszcze nawet więcej pewności siebie człowiek złapał. A jakbym miała tak zapytać na przykład, gdzie widzisz siebie za 10 lat? Bo wiesz, teraz jesteś piękna i młoda. Kiedyś pewnie ta branża cię znudzi, albo będziesz mało atrakcyjna dla niej, no chyba, że chcesz być jakimś hot milfem. No słuchaj, są różne fetysze, naprawdę tam jest do wyboru do koloru, nie? Okay. Także wiek tu nie ma różnicy. Zresztą wiesz, no nie trzeba koniecznie grać w tych filmach, możesz być producentem, możesz być od strony, no to jest szeroko pojęta branża, nie? Okej, okay. Teraz słuchaj, mam do ciebie pytanie, bo jak wiemy na konferencji był telefon od niespodziewanej Marianny Schrader, która zadzwoniła i w momencie, kiedy właśnie ona oceniała gdzieś tam Natalii, to ty się z nią zgodziłaś w tym wszystkim. Tak, to też wzbudziło dużą kontrowersję dosyć, no bo sama mam też kontrowersyjny content. Pisali mi ludzie, że też pokazuję goły tyłek, no, jednakże no, twerk, no to wiecie, no to jest taniec i tak naprawdę no, odsłonięte pośladki to chyba nie jest aż tak straszna rzecz. No, każdy widział pośladki, chociażby nie wiem, na plaży, na basenie, tak, ale no branża porno, no to już jest coś mocniejszego, no to już jest trochę inna granica. Więc ja się zgodziłam z nią, że po prostu nie popieram popularyzowania tego i normalizowania aktorek porno. No, jako celebrytek. A jak odniesiesz się w stosunku do programu, w którym wystąpiłaś? Bo w piątym odcinku doszło do sceny intymnej między tobą. Ale nie było między nami seksu. Okej, ale w szóstym odcinku powiedziałaś, że był. Co? Nie, nie powiedziałam. No, wczoraj zrobiłam mały research i... Nie. Okej, czyli może być nie, tak, tam, że... Bo tam oni przycięli, ja powiedziałam, że...
spaliśmy, że śpimy ze sobą, ale chodziło, że śpimy ze sobą w jednym łóżku, bo ja tam później powiedziałam, że śpimy ze sobą w jednym łóżku, ale to już było wycięte. No to dobrze, ale że... nie, to było tylko takie pod kołdrą jakieś. Okej, dobrze, że masz okazję to wyjaśnić, bo ja też wczoraj nie ukrywam, że zrobiłam takie małe Q&A na Instagramie i właśnie spodziewałam się tego, że wszyscy będą mi najeżdżać na Natalie Wayne. Tak, no to ja już jestem przyzwyczajona generalnie, aczkolwiek sporo osób właśnie zarzuciło mi tą twoją hipokryzję i tam też właśnie osoby mnie nakierowały na to, żebym obejrzała program z tobą. Nie, słuchajcie, bo ja też jestem ogólnie zszokowana, bo był właśnie ten report, przepraszam, artykuł o mnie i o Mariance, że tam miałyśmy małe spięcie na Prime, że zadzwoniła. No i na sam koniec było też wspomniane o mojej przeciwniczce. No i tak się szczyciłaś, że jesteś znana z tego, że występowałaś w tym programie, a nie że z pokazywania dupy. Natomiast w tym całym materiale jest napisane... Poczekaj sekundkę, bo ja jestem w linku. O, jest. Polka z entuzjazmem przyjęła propozycję i weźmie udział w Prime MMA 7. Gala odbędzie się 13 stycznia w Koszalinie. Jej rywalką będzie kontrowersyjna uczestniczka programu Love Never Lies z Netflixa, Bernadetta Urbańska, znana z tego, że jako jedyna uczestniczka zdradziła swojego partnera. No to ja nie wiem, czy ja bym wolała być znana z tego programu jako zdradzająca, niżeli z tego, że... No. Jedyne, z czego ty jesteś znana, to zdawania dupy przed kamerą. Ale to jest mój content. Ale posłuchaj, to ty będziesz się śmiała teraz z moich fantazji erotycznych. No nie, ale dlaczego ty wiesz, się szczycisz zasięgami takimi? Ale daj mi powiedzieć, ale może to jest mój fetysz, może mnie to kręci i ty wyśmiewasz mnie ze względu na to, co mnie kręci? Nie, ja cię nie wyśmiewam, tylko mówię, że jak można się szczycić tym, że się ma zasięgi zrobienia porno i zeświecenia... Nie, no ja nie sądzę, że... To powiedz mi, to dlaczego jestem jedyną dziewczyną z tej branży, z Polek, która wzięła udział w... No bo myślę, że większości raczej jest wstyd i nie chce się wyświetlać. Nie, no absolutnie, no przecież dziewczyny robią kariery różne i w muzyce, i na TikToku, i mają większe zasięgi ode mnie. No jest, bo nie, nie zagłębiałam się nigdy w ten temat. Jeżeli chodzi o... Dziewczyna nie jest, dobrze, która jest znana do tego twojego linku, to jeżeli chodzi o zdradę, to zdrada ma bardzo wiele pojęć. I tutaj zdradę mamy na myśli, że ja chociażby się pocałowałam z tym chłopakiem. Nie, no Lucy, tak wiesz, samo każdy Dominik inaczej... też w programie mnie zdradził w taki sposób, no że właśnie, nie wiem. No właśnie, Dominik chyba zaczął jako pierwszy, tak? Ogniem zwalczasz ogień? Tak, no taka jestem, trochę tak. No tak wyszło w programie. To było takie oko za oko. To mimo wszystko wolę robić porno content. No to ciekawe, masz priorytety. Jakiś content robić. Ja się wolałam odegrać po prostu na moim byłym, który zrobił mi świństwo w programie, upokorzył mnie przed całą Polską. Stwierdziłam, że nie jestem mu nic dłużna, więc postanowiłam się po prostu bawić. A słuchaj, jeżeli jesteśmy już przy twoim byłem, to yes, powiedz mi, proszę, muszę o to zapytać, dlatego że udzielił on wywiadu u Szalonego Reportera i powiedział, że wy żadną parą nie byliście, że to ty się do niego odezwałaś, żebyście poszli do tego programu. To nie jest do końca prawda, aczkolwiek mieliśmy taką bardziej otwartą relację, byliśmy w tak powiedzmy otwartym związku. Tak otwarty związek, czyli każdy z was mógł sypieć z kimś innym? No niby tak, niby czy nie. Czy to działało w jedną stronę? No, bardziej w jedną stronę to działało, w sensie, no oczywiście, no ja jako kobieta się troszeczkę wkręciłam, więc no Dominik mnie po prostu wielokrotnie ranił podczas tej relacji, później poszliśmy do programu, no ale nawet jeżeli nie byłby moim chłopakiem, no to co to jest za osoba, która wchodząc tam, mówiąc, że jest moim facetem, upokarza mnie po prostu przed widzami, przed całą Polską na Netflixie. Okej, ale wyciągnęłaś, mam nadzieję, jakieś wnioski, no, nie pozwoliłabyś sobie już drugi raz na takie traktowanie. Właśnie już nawet bym nie chciała o nim więcej rozmawiać, bo łatka jaksa i tak dalej, więc chciałabym się już od niego totalnie ale odciąć. Jak możesz się od tego odciąć, jak mi zostałaś przedstawiona jako była jaksa, czy tam jaksa, ale komu przepraszam. Tak, w sensie przez kogo? Mi. Ale kto ci tak mnie przedstawił? No osoba, która ogarnęła ci walkę, że no tak bo, to ujmę. No niestety Dominik miał pierwszy walkę w Fame MMA, więc jest powiedzmy bardziej znany, no i miał swój żenujący występ w GOATS, więc no jest może bardziej kojarzony. A wy o sobie wiedziałyście tak? W ogóle wcześniej? Nie, nie, ja... Nie, ja znałyście swoją twórczość z internetu? Nie śledziłam, raczej nie śledziłam takich osób. Nic w ogóle, no zero. Nie, ja tego programu nie oglądałam. To nawet. Słuchajcie, ja macie też swoje 5 minut, ogląda was sporo osób. Jeżeli w jakiś sposób uwłacza ci to, że tutaj właśnie Natalii mówi, że w ogóle cię nie znała, nie wie kim jesteś, to może przedstaw się jakoś tak widzom, żeby trochę więcej o tobie wiedzieli. Nie każdy też z osób, które oglądają Freak Fighty, śledzą programy rozrywkowe. Nie ukrywam, że często jest tak, że jeżeli jakieś federacje freakowe ogłaszają ludzi z wszelkich programów randkowych, to ludzie piszą, wow, co to za no name. Po prostu środowisko
środowisko internetowe, środowisko YouTube'a jest totalnie innym środowiskiem niż tych sprzed telewizorów. Także gdybyś miała, nie wiem, jakoś siebie opisać i po co ci przede wszystkim ta walka, no bo daje ci to nowe zasięgi. Do kogo chcesz dotrzeć? Znaczy tak, ogólnie no to już zostało powiedziane parę razy, skąd ja się tutaj wzięłam, kim jestem, co robię, więc no myślę, że no każdy ma jakąś drogę, każdy w jakiś sposób zaczyna, tak? Więc no powiedzmy, nikt mnie w tym momencie nie zna, no ale za jakiś czas myślę, że będziecie mnie bardziej już kojarzyć. A co daje mi ta walka? No to dla mnie to jest super przygoda ogólnie. Ja bardzo lubię adrenalinę w swoim życiu i to, kiedy się w nim dużo dzieje. Nienawidzę rutyny, a już ostatnio było tak, że trochę w moim życiu zaczęło się robić nudno. Więc jak dostałam propozycję, to stwierdziłam, że no może to być po prostu coś fajnego, coś nowego. Czemu nie? Też nowy sport, nowe wyzwanie. Jak najbardziej. Kochani, ja wam przypominam o tym, żebyście wysyłali SMS-y, dlatego że możecie osobiście zadać dziewczynom pytania, nie tylko ja zadaję dzisiaj pytania, więc mam nadzieję, że będzie jakiś ciekawy i gorący telefon. Słuchaj Natalii, teraz mam do ciebie pytanie, bo jak już rozmawiamy o tych zasięgach, o pokazywaniu się, jak wiemy wszyscy, z jakiej platformy zasłynęłaś, ale jednak jesteś też aktywna na innych kanałach. Szczególnie zauważyłam, że na portalu X, dawny Twitter, jesteś tam bardzo aktywna i mam wrażenie, że jesteś tam straszną masochistką, bo każdy twój post, każda twoja wypowiedź to jest po prostu fala hejtu wylana na ciebie i jestem ciekawa, jak ty sobie w ogóle z tym radzisz, czy po prostu, nie wiem, prywatnie ludzie ci jakoś propsują, albo czy miałaś taką sytuację, że idziesz przez ulicę i ktoś ci po prostu, wiesz, face to face powie, co o tobie myśli, nie? Ja sobie radzę świetnie, jak widać. Jakbym się bała hejtu, to by mnie tutaj myślę, że nie było. I tak jak powiedziałam na konferencji, ja wiedziałam, że ten hejt będzie. Ja wiem, w jakim ja kraju żyję i jak inni ludzie na to patrzą, gdzie za granicą są nawet jakieś zawody z seksu i tak dalej, wiesz. No to jest inna sprawa zupełnie, wiesz, inne postrzeganie. Ja wiedziałam, że ten hejt będzie. Jeśli by go nie było, to zaczęłabym się zastanawiać, czy ja wszystko dobrze ułożyłam w moim planie i czy jestem w dobrym miejscu. A że ja zakładałam, że on jest, no to on jest. No to lecimy dalej, wiesz, o co Czyli chodzi? Czyli nie masz takich dni, bo jestem ciekawa, jaka jest Natalie Wayne prywatnie. Chodzi mi o to, czy masz czasem takie dni, kiedy myślisz sobie, kurde, mam tego dosyć, wiesz, jakieś takie chwile zwątpienia, jaka jest taka twoja prawdziwa twarz? Prywatnie mnie nie ma w social mediach, to jest moja prywatność, ja gdzieś tam sobie wiodę swoje życie, Patrycja sobie siedzi w domu, na szydełku sobie porobi, czy tam kiełbasę sobie w domu sama zrobię, jakby to nie zabrzmiało, słuchajcie, to taką normalną kiełbasę też umiem zrobić. Właśnie tak a propos jedzenia, przepraszam, że się wtrącę, bo tak przejrzałam twojego Instagrama i widziałam, że też się pasjonujesz chyba ogrodnictwem, ponieważ widziałam, że lubisz lizać bardzo cukinię. Wielbiam. Swoich zdjęć, nie mogę pokazać, nie wiem, czy możemy zrobić zbliżenie. No tutaj zdjęcie Natalii z cukinią. Tutaj. Nie wiem, czy będzie widoczne. I dlatego mam dla ciebie dzisiaj prezent. No. O, prezenty. Tak, już powiedziałam, prezent dostałaś jeden ode mnie, tą walkę. Słuchaj, to jest cukinia w czekoladzie, proszę bardzo, żebyś miała po prostu co zlizywać, żeby, wiesz, nie było to takie niedobre, jak zwykła sama cukinia. To jest bardzo dobra czekolada z Muzeum Czekolady z Poznania, także życzę ci naprawdę miłego lizania. To ja ufam ci, Betty, że to jest naprawdę z Muzeum Czekolady z Poznania i uwierz naklejkę. Mi, spróbuję, natomiast, no choćbyś... Wybacz, że taka mała, ale no tak patrząc na fizyczne możliwości twojego prezesa w Natalii, to chyba będzie w porządku, co? O. I tutaj, słuchaj, dobra, no to pominę ten prezent. Mnie to bardzo ciekawi. Na konferencji powiedziałaś, jaką to nie jesteś zajebistą tancerką, pomagającym kobietom zyskać pewność siebie, ale w jaki sposób? Przychodząc i wyśmiewając ich, nie wiem, koleżanki, czy w jaki sposób? Bo ja nie wiem, czy to jest takie spoko wyśmiewać się z wyglądu kogoś, na przykład mówiąc o mnie na wywiadach Falbanka, śmiejąc się z wyglądu, przepraszam, z wielkości przyrodzenia, mojego partnera do filmów. No ja nie wiem, czy to jest okej. Okay. I czy ty w ten sposób budujesz innym kobietom pewność siebie? Bo jeśli nie, absolutnie nie robię tego w taki sposób. Bo jeśli w sposób taki, to bardzo, bardzo im współczuję i ja bym się, dziewczyny, zastanowiła, czy idziecie w dobre miejsce, nie? Nie, absolutnie to jest w taki dla mnie sposób nie buduję nikomu pewności siebie. No jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. Jesteśmy we Freak Fight'cie, tak? A no tak, zapomniałam, że ci powiedzieli, że musisz dymić, żebyś dostała walkę. Nie, a właśnie dzwoniłaś już do produkcji, bo jakoś jeszcze mnie nie wyjebali. Bo ja jestem słowna, kochana. Aha, i jak ja powiedziałam na samym początku, że ty będziesz moją przeciwniczką i się na ciebie zgodziłam, no to tak jest. A to, że do mnie dzwonili, no to jest inna kwestia. Dobra, no ale słuchaj, powiedz mi... Pozycję, tak? To znaczy, wiesz co, jakby za mną, no to źle ujmę. Do mnie federacje odzywają się jakoś od marca, różne federacje, a to ta federacja, a to tamta federacja. A dlaczego akurat Betty? Bo ja szukałam, szukałam, może inaczej. Ja powiedziałam, że ja potrzebuję wyjść do walki z kimś, kto ma podobne warunki. Ja na przykład, ja informację dostałam, że Betty jest w moim
wzroście. Ja dopiero na ostatnim face to face. A jak to jest z wagą? Możecie mówić? Jest jakiś limit wagowy? 61-200. Okej, okay, no, dobra. Tak, tak, dobrze pamiętam. I wiesz, ja szukałam. Ja chciałam, jak już miałam zobaczyć, jak już się zdecydowałam, że wejdę do tego świata freaków, to z osobą, gdzie i ta osoba będzie miała szansę i ja będę miała szansę. No bo wiesz, mimo wszystko, no każda z nas chce wyjść do tej walki, mhm, i każda z nas chce mieć szansę w niej wygrać. A wydaje mi się, że wiesz, im jest człowiek bardziej podobny warunkami fizycznymi, tym łatwiej, tym bardziej jest zbliżona rywalizacja, nie? Czyli chodziło ci po prostu o to, żeby mieć jak największe szanse na wygraną. Do końca, kim jest twoja przeciwniczka? Żebyśmy miały zbliżone szanse, okay, w ten sposób, bo nie chcę, żeby to też tak wybrzmiało, że ja brałam sobie osobę słabszą, że chciałam słabszą czy coś, bo absolutnie nie. Ja szukałam kogoś, kto po prostu nie stoczył żadnej walki, nie trenował w tym sporcie i jest podobnych warunków fizycznych i to wszystko. Dobra, ja nie wiedziałam. Tak sobie dokończmy może ten temat, jeżeli chodzi o budowanie pewności siebie, jakby wiesz, ty nie przyszłaś do mnie na zajęcia, ja tobie nie pomagam, jesteś moim wrogiem teoretycznie, tak? Więc ja ciebie nie obrażam w jakiś sposób, nie obrażam twojego wyglądu. No jedynie... jak nie? No przecież dziewczyno, to ty się wypowiadasz na temat mojego wyglądu, no kurwa, powiedziałam firanka tylko... to ja sobie sama napisałam, no wszyscy tego tobie mówią, nie? No jakby wiesz, no ale to dalej bijesz mój wygląd, kobieto. Tak, jakby wiesz, no masz profesję jako masz, ja tylko po prostu nie lubię tego, że my się próbujesz kłócić. Robić z siebie jakąś tutaj, nie wiem, elokwentną. My się możemy kłócić, nie wiadomo, ale ty mi wierzysz na mój super... wygląd, nie tylko na mój wygląd, ale też na chłopaka, z którym nagrywam filmy, no to ja pierdzielę, dziewczyno. No Jezu, no chyba jesteś do tego przyzwyczajona, wiesz, jak już ale robisz... Ale dobra, ale jestem do tego, słuchaj, przyzwyczajona? Robisz, taką, robisz biznes, no jaki robisz, robisz porno. Dalej po tym Tusi jeszcze słuchaj, nie wytrzeźwiałaś. Ej, słuchaj, robisz porno, więc... Ostatnio opowiadałaś, że to twój ulubiony narkotyk, to dalej nie wytrzeźwiałaś, że słuchaj, takie głupoty opowiadasz? Nie przypominam sobie, że ja coś takiego mówiłam. No bo nie mówiłam takiej nie rzeczy tobie. Dobra, ale słuchaj, wiesz, robisz biznes. Robisz biznes, jaki robisz, więc no, jesteś chyba nastawiona na to, że no, będą cię za to ludzie krytykować. Tak? Ja a, tylko... że będą się śmiać z mojego wyglądu? No nie, wiesz, bo kultura zapytano mnie, kochana, jakbym miała ciebie wyciąga określić. Wyciąga się z domu i mimo dobrze. Wszystko, że robię te filmy, wychodzi na to, że mam więcej... szacunku do ciebie, ale gdzie jako do ja cię, dobra, niż ale do gdzie mnie, ja cię nie? Obraziłam, jakby zapytano mnie tylko, jakbym cię określiła w trzech słowach, to pierwsze skojarzenie, jakie pomyślałam o tobie, to co czytam w komentarzach, wiesz, czyli firana, tyle. Że twoje wywiady opierają się o moją osobę, a moje wywiady opierają się też o moją osobę. No myślę, że to się niedługo zmieni. Słuchaj, no zobaczymy. Akurat dostałam takie pytanie, jakie zobaczymy. Dostałam, więc tak odpowiedziałam. Dobra, pierwsze zobaczymy. Skojarzenie, z czym ci się kojarzy dalej, Natalie dobra, Wines, słuchajcie, firano. Dalej mówimy o tym, jakim ty jesteś wsparciem dla kobiet, bo ty jesteś no, taką słucham. Hipokrytką, że ja się nie dziwię, że aha. Mariance zbiłaś piątkę, nie? No ale to mniejsza większość. Jesteśmy na tej konferencji, no dla mnie to jest hit, nie? I przychodzi... ona, aha, ubrana cała w stretch, gdzie wszyscy mieliśmy przyjść ubrani elegancko i przepraszam cię bardzo, ale to ludzie, wiesz, serio pytali się w komentarzach pod naszym wspólnym postem, czy ty przyszłaś grać w moim filmie, czy przyszłaś, tak, czy przyszłaś ze mną walczyć, ale mniejsza o większość, ja tam nic do tego nie mam. I do czegoś dążyłam. No, ale się gdzieś już zakręciłam. Kochani, chciałam wspomnieć o tym dekolcie. Nie, o tym dekolcie. I słuchaj, tak. I przychodzi dziewczyna, tak, naga, możemy to i mówi do mnie tak, bo ja się z tym chłopem od tym dziennikarzem kłóciłam, bo on gdzieś tam mnie dotknął. I ona mi mówi, i ty się dziwisz, że on cię chciał za cycka złapać, kiedy masz cały dekolt na wierzchu, czyli rozumiem, że nie, ogólnie ale bardzo daj dobrze, mi dokończyć, dobrze, że to poruszasz, Boże, no szczekasz jak pies, daj też chciałam to sprostować. I przychodzą, i rozumiem, że ty wtedy wychodzisz na środek, przychodzą wszyscy faceci, a baby też, a co im będziemy zabierać. I macają cię po tyłku, a ty kurczę, bijesz tak, brawo dobrze, i mówisz, że jest okay, zajebiście. No, właśnie tak, słuchaj, to powiedziałam to, dla ogólnie powiedziałam to pod wpływem impulsu i ta wypowiedź nie była do końca przemyślana, gdzie później w trakcie, lepiej się nie odzywać w trakcie konferencji powiedziałam nawet, że masz rację. I przyznałam ci rację, ponieważ no, zestresowałam się, chciałam jakoś tak, nie wiem, zaczepić, nie było to do końca przemyślane. Przyznaję się do tego, było to z mojej strony nie w porządku, zaleciało hipokryzją jak najbardziej, także przepraszam. Nie tyle co hipokryzją, nie chciałam, ale wiesz, tak, powiedzmy głośno, bo to czy ktoś... robi content dla dorosłych, nie, czy no, ktoś dobrze, tańczy ja twerk, zgadzam, tu masz rację, czy ktoś dobrze, nawet no, jeśli musimy uprawia prostytucję, no to słuchajcie, tak, no nie no, podchodzi się do ludzi dobrze, i nie masz się ich po oczywiście, prostu masz i nie rację, mówi, że to jest okej. Okay. Do ciebie niestety przyznam ci rację. Nie, masz no dlaczego niestety? Mówisz. No jeśli jest racja, no to trzeba przyznać rację, no to, a nie jeszcze no właśnie niestety. To zrobiłam, no to już może... Okej, okay, dziewczyny, tym akcentem ten temat tak? Zakończymy. Słuchajcie, co mamy telefon, mamy telefon. To no twerkowałam, więc ten tyłek też trzeba było pokazać, tak? Chciałam tutaj zadać pytanie do studia. Czy mamy telefon? Halo, dzień dobry. Słyszycie? Dzień dobry. Cześć, słuchaj, mam pytanie do Bernadety. Słyszysz? Ogólnie siedzę tutaj z mężem i pierwsze pytanie chciałby zadać mąż, więc proszę bardzo. Witam serdecznie w studiu. Zdrowia Maćka Ratajaru.
Zrobiłem sobie też. Słychać mnie, czy nie? Jeszcze raz, możesz powtórzyć? Teraz już dobrze? Tak. Chciałem na początku pozdrowić Maćka Rataja, a moje pytanie to... Obejrzałem sobie przed chwilką dokładnie Netflix. Piąty odcinek, 18 minuta. Bernadetta ma z dupy wyciskaną pomarańczę przez tego chłopa w łazieneczce. Szósty odcinek po czołówce. Bernadetta przyznaje się należaczku koleżance, że złamała zasadę, przespała się z chłopem. Nie powiedziałam, co obejrzeć, chyba mnie wiele minęło, słuchajcie. Nie powiedziałam na pewno, że się przespałam. Powiedziałam, że złamałam zasadę, bo miałam z Dominikiem pakt, że się z nikim nie przytulamy, ani nie całujemy. Co ty w ogóle mówisz? Gościu, to chyba inny program oglądałeś. Bo nie powiedziałam na pewno, że się z nim przespałam. A słuchajcie, może widzowie niech obejrzą zaraz piąty odcinek, tak? Ja nie wiem, to ty chyba inny program oglądasz, albo nie wiem, z kimś innym nie pomyliłeś, bo na pewno nie powiedziałam, że się z nim przespałam. Ale owszem, powiedziałam, że złamałam zasadę. Bo mieliśmy zasadę, że się z nikim nie przytulamy, ani nie całujemy. Też bym się nie przyznał do tego. I później jak Jaksu to oglądał, to płakał i sama powiedziałeś, że się przespałaś. Nie powiedziałam, że się przespałam, nie powiedziałam takich słów, także nie wiem, możemy odpalić tutaj ten program jeszcze raz. Dobra, ale nawet gdyby to przecież nie mówiła, że jak ten Jaksu ją robił w konia, to i ona też może go zrobić w konia, bo przecież to jest takie normalne. Dobra, mam jeszcze drugie pytanie. Wtedy singielką, nie byłam już wtedy w związku, więc... Może on wtedy też się czuł singlem. No nie, no akurat chodziliśmy jako para, rozdzieliliśmy się, więc... Ale jak cię kiedyś zdradzał, to on też się czuł wtedy jako singiel. O czym mówimy, na pewno nie powiedziałam takich słów, że się z kimś przespałam, bo się tam z nikim nie przespałam. Możecie dać mi tu I detect i mogę to powiedzieć, będzie werdykt, że mówię prawdę. Ale nie wstydź się, jakby tu nie ma się czego wstydzić, spanie z kimś to normalna rzecz. Ale dobra, słuchaj, mam jeszcze drugie pytanie. Ale ja się nie wstydzę, no tylko nic takiego nie powiedziałam. Możecie sobie obejrzeć ten program jeszcze raz, przypomnijcie sobie o mnie. Słuchaj, chciałam tylko jeszcze zapytać, czemu ty tak kręcisz tym łebem, jak ciągle odpowiadasz na pytania? No bo jestem taka dynamiczna i tak mam po prostu, nie wiem, jak ty jak mówisz, to nie wiem jak mówisz, no bo nie widzę cię, ale no ja po prostu tak mam. No to się czasem zastanów, jak odpowiadasz, bo wyglądasz komicznie generalnie. Aha, no to no widzisz, no, że przynajmniej dobra, masz zabawną tyle. Konferencję i dziękuję bardzo, pozdrawiam Malubę, pa pa! Pozdrawiam. Spoko. Jezu, ktoś pozdrawia Maćka Rataja, bardzo mi miło ogólnie. Nie ma go tutaj z nami, ale zdrówko, pozdrawiam ogólnie, wszystkich moich fanów, dziękuję. Dobra dziewczyny, przejdźmy do jakichś kolejnych pytań. Chciałabym, tak jak już wcześniej powspomniałam, zobaczyć w was taką inną twarz, normalność. Jestem ciekawa, zadam tutaj tobie pierwsze pytanie, to samo pytanie będzie za chwilę skierowane do ciebie. Jak wygląda pierwsza randka z Natalie Wayne? Jestem ciekawa, jaka jest twoja wymarzona pierwsza randka, czy... jest seks na pierwszej randce, bo myślę, że to też jest jakieś takie kluczowe pytanie. Jak gdzieś tam zrobiłam to Q&A, to sporo ludzi właśnie mnie pytało, że chcę wiedzieć, jak wyglądałaby twoja pierwsza wymarzona randka. Słuchajcie, no żyjemy teraz już w takim wieku, że ja myślę, że to nie jest już tak, że są jakieś wyznaczniki, kiedy ma być z kimś seks i tak dalej, wiesz. Myślę, że czasami to wychodzi samo, że ludzie idą do łóżka ze sobą, wiesz, przy pierwszym jakimś spotkaniu, nie? Ale moja wymarzona randka... jakiś spontan chyba, coś spontanicznego, coś ciekawego, coś ładnego do zobaczenia, jakiś widoczek, natura, coś takiego. Ciężko powiedzieć, nie? Ja nie mam czasu na randki. Czyli nie jesteś w tym momencie osobą, która jest za randkami, można cię, wiesz, poderwać? Nie, no w tym momencie to, wiesz... trafi się samo, jak coś, ale na ten moment ja po prostu nie mam czasu. Ja nie miałam czasu nawet dla siebie zbyt dużo w ostatnich 3 miesiącach w przygotowaniach do tej walki i tak dalej. Jednak gdzieś tam swojego kontentu też nie zaniedbywałam, a to też nie jest takie, że wiesz, no, że chwila, moment i masz wszystko ogarnięte. Także... no, jakiś spontan, ładny widoczek. Okej, a jak to wygląda u ciebie? Bo jak wiemy, jesteś zranioną osobą. Nie, no czy w ogóle nie. Po programie spotykałaś się już z kimś i czy to, że byłaś w programie, przeszkadza ci teraz w takich kontaktach damsko-męskich, czy nie? Nie, zauważyłam, żeby mi to w jakiś sposób przeszkadzało. No, od programu nie byłam w żadnej poważnej relacji, jakoś tak. Nie szukam usilnie też faceta. Były jakieś tam takie przelotne znajomości, ale to by było na tyle. Okej. Dobra, mam teraz do ciebie jeszcze kolejne pytanie. Zastanawia mnie to, bo muszę wrócić gdzieś tam do tej twojej branży. Jak to jest, czy osoba, która w ogóle wchodzi w tę branżę, jest takim, wiesz, ekstrawertykiem jak ty, czy, bo znasz koleżanki ze swojej branży. Zastanawia mnie to, czy są też osoby, które są na co dzień bardzo skryte, takie, wiesz, introwertyczne, nieśmiałe, a jednak w tą branżę gdzieś tam poszły. Czy raczej trzeba być osobą przebojową? Jak to wygląda od drugiej strony? Wiesz co, trzeba mieć przede wszystkim twardą psychikę, uważam, bo no jest ciężko, no nie oszukujmy się. Wiesz, mnóstwo ludzi
życzy ci śmierci. Ale wiesz, są osoby, które się ukrywają, nie? Chyba nie każdy sam, wie. Wiesz, to są ludzie, którzy po prostu nie wrzucają swojego kontentu na Polskę. Okej, okay, ale w można w Polsce się dzieje, jak się dzieje, wiesz o co chodzi. To w Polsce jest taki ogromny hejt i nie wiadomo, co to się dzieje i taka wielka tragedia, a tak naprawdę, wiesz, ja nie robię nic innego niż 90% społeczeństwa, a przynajmniej ta 90% społeczeństwa powinna to robić w domu. No a skoro to jest dla nich takie dziwne, no cóż. No, ale ty uważasz, że to jest normalne, żeby to nagrywać i to pokazywać? No ale to jest mój fetysz, kochana. Nagrywajmy wszyscy porno kręci i to będzie normalne. Nie to. Ale jak ludzie na przykład lubią, jak im się sra na klatę, no co, no co dobra, wtedy? No, ale... Albo ludzie lubią stópki. I co wtedy? Też są jacyś dziwni dla ciebie. Znaczy, nie, no nie, no to jest mój... dziwne, ale... ale mnie to kręci, że jeden, drugi, trzeci, czwarta, piąta, szósta ogląda mój film. Nie chcę, żeby obok mnie stali i patrzyli, tylko chcę, żeby oglądali. No, ale przestań mówić, że to jest normalne. Przestań mówić, że to jest normalne. Nie jest normalne. Ja myślę, że porno istnieje na świecie więcej niż ty masz lat i ja. I w ogóle no okej, okay, ale to nie znaczy, że to jest normalne i że jest to w porządku. Nie, no to jakby było nienormalne, to mnie to nie było. No jest normalne. No, no niestety, no mamy świat, jaki mamy. Ale ja robię content dla dorosłych. No to dobrze. Jest dla dorosłych ludzi. Tak samo, słuchaj, powiedz mi, jak to jest? Czyli jakby tutaj przyszedł producent browarów, piw. No tragedia, nie? No jak można promować alkohol? No w ogóle masakra. Dobra, ale alkohol to jest, wiesz... A, to jest co innego niż porno. No jest co innego, no masz rację. Nic no tak, błyskotliwego. No, pokazujesz, wiesz, nagość, pokazujesz takie, ale wiesz, stosunki to jest, intymne. Ale to jest dla ciebie stosunek intymny, a dla mnie nie. Dla jednych intymnością będzie kręcenie dupą, załóżmy, a dla innych nie. Dla jednych moralne będzie pokazywanie dupy, a dla innych nie. Tak samo jak dla jednych będzie moralne jedzenie mięsa, a dla innych nie. Ja nie robię, kochana, nic innego i nic złego, nic krzywdzącego przede wszystkim. Nie krzywdzę ludzi, wiesz o co chodzi? Znaczy, ja nie mówię, że ty krzywdzisz ludzi, nie? Tylko po prostu denerwuje mnie to, że ty mówisz o tym, że to jest normalne. Nie denerwuj, jakby, no to jakby teraz wszystkie, emocje na walce, wszystkie, lala, wszystkie dziewczyny teraz miały po prostu nagrywać porno, bo ale to jest takie normalne. Nie, absolutnie. No, łatwy sposób, żeby zarobić pieniądze, absolutnie. Żeby się wybić, słuchajcie, więc ale nagrywajmy wszyscy porno. Jeszcze raz ci powtórzę, gdyby wszyscy tak łatwo się wybijali, gdyby to wszystko było takie proste, to powiedz mi, dlaczego tak mało tych ludzi to robi? No ale to ja już ci powiedziałam, że no raczej myślę, że większość kobiet, które kręcą porno, raczej wstydzi się tego i się nie pokazuje. No szalona albo jesteś, raczej no się pokazują, się wstydzić? Albo raczej pokazują się w innych krajach, a nie w tym, w którym, no z którego pochodzą. To jaką jest się cipą wtedy? No jak można kręcić filmy dla dorosłych i się tego wstydzić? No jak ja mam się wstydzić czegoś, co mnie kręci? Nie, nie absolutnie się tego nie wstydzę. No dobra, no okej, no widocznie masz po prostu inną No a ja na przykład bym się wstydził. Nie wiem, podejść do kogoś i, nie wiem, kręcić mu dupą, no a ty się nie wstydzisz, wiesz o co chodzi? Jedni się wstydzą jednego, a drudzy drugiego, ja mam luz. Znaczy wiesz, ja tak nie podchodzę do każdego i nie kręcę przed każdym. A tylko tam nie mam, bo się czy taka wyjątkowa. No, tak, no mogę no, się kochana, oglądałam w tak. domu, przepraszam, miałam ważniejszą sprawę, musiałam storkę wrzucić. Natomiast, no, ja nic do dziewczyn twerkujących nie mam, mnie tam się podoba, jest spoko. Okay. A czy jest jakiś sport poza, wiadomo jakim, ja którym... Cały czas kardio, tak? Czyli tutaj widzę, mam nadzieję, że zaskoczysz kondycyjnie, tak? Jeżeli nie, no cardio. Ja myślę, że to będzie fajna bitka, nie? Myślę, że to będzie fajna bitka. Ja widzę, że Betty też jest zadziora, ja, ma charakter. Mhm. No ja też no, nie jestem jakąś cipką, także myślę, że... Myślę, że będzie. No powiem wam, fajnie. Że mi szczerze mówiąc ciężko byłoby obstawić, bo zaczynacie dopiero w tym świecie. Gdybym sama miała obstawiać tę walkę, to chyba bym poczekała po prostu na media trening. Chyba, że szykujecie jakiś performance, bo powiem wam, że media trening często dużo zdradza. Mhm. Aczkolwiek można grać. Właśnie ja się zastanawiam, jak dużo tych ludzi na tych media treningach to prawdę pokazuje, bo z tego co widzę, to niezbyt wielu, nie? Powiem wam tak, no mam tu gdzieś tam jedną walkę ze sobą i jak już wchodzisz do tej klatki, widzisz tylko dookoła światła, nawet nie widzisz tych ludzi, to są totalnie inne emocje. Nie wiesz, co się w ogóle dzieje. Ja, jak rozmawiam z osobami, czy pamiętają w ogóle swoją pierwszą walkę, uwierzcie mi, że niektórzy mają amnezję. Totalnie nie wiedzą, no to co się działo. Mówi tak, że nie pamięta walki. Ale no mogę wam zapewnić, że jest to wyjątkowe wydarzenie i jakbym mogła, to kiedyś bym do tego jeszcze wróciła. No. Tak, żeby się wam bacznie, może zobaczymy będziemy ciebie. Dlatego chcę się wam bacznie przyglądać, jak to tam wam pójdzie. No, ale to nie o mnie, tylko o was dzisiejszy program. Tak jak już mówiłam, no nie, na pewno nie zdradzicie waszych przygotowań, tego jak to wygląda. A ja już nie trenuję od poniedziałku. Ja już nie trenujesz, tak? Koleżanka mi powiedziała, że trenuję tak i ja tak trenuję. Słuchajcie, jak ty tak nie trenujesz, to się nie dziw, że jesteś sobie. To ja z wyboru, słuchaj, z wyboru. Aha, no to fajnie, to pozdro, chłopaki, to macie reklamę. No, ona tak nie trenuje, nie? Tak.
także fajnie. Nie, no wiesz, jak mam faceta, to pewnie z nim tak trenuję, ale nie każdy musi to oglądać. Dlatego ktoś musi robić porno. Wiesz, jak ja robię takie rzeczy, no to kręcę może sobie sama dla siebie ale takie filmy. Ale ty się śmiałaś z tego, że ja tak trenuję, nie no ja z tego. No, dla mnie to jest normalne, pewnie tutaj wszyscy zgromadzeni też dla nich to jest normalne. Normalna sprawa, no dobra, myślę, że ale nie, chodzi mi po prostu, że zamiast normalnego treningu, no to zamiast boksowania, no, mówię, no to robię taki, bo jak patrzę na ciebie, to więcej nie muszę. Że to, że do mnie sobie bijesz? Nie, że więcej trenować nie muszę. Także ja sobie trenuję tak, jest gitara. Aha, no dobrze, słuchaj. Jest taka pewna. Jest zajebista, ogólnie bardzo fajna. To jest bardzo dobra czekolada. Jest bardzo dobra. Ja mówię, ja dla ciebie prezent już przygotowałam, nie dziękuj. Walka. Fajnie, aha, nie? Okej, okay, dobrze. Nie ma za co. Dobrze, dziękuję ci za te twoje zasięgi zbudowane na rozkładaniu nóg. No i gitarka, no i fajnie. No i fajnie. Wiesz, jak fajnie czerpać jakby... Dwie przyjemności z jednej? Dobrze. Słuchaj, no wiesz co, jeszcze może być zaraz tak, że sytuacja się obróci i będę miała większe zasięgi od ciebie, no ale wiesz, w sensie mi na tym nie życzę. Zależy, ale mi na tym nie zależy, wiesz, mi nie no chodzi nie, o to no w moim nie. życiu, no, je, żeby mieć zaraz największe zasięgi, czy mieć, wiesz, dlatego, większe zasięgi żeby... od ciebie. Ja tylko, ja to o tym doskonale wiem, że jesteś tutaj dlatego, że zasięgi twoje właśnie znikły, że po programie już gdzieś tam nie, no, nic o tobie nie słychać. Trafiła mi się i... okazja, dostałam propozycję. Boże, ale ja przyjęłam, ty czekasz, no, nigdy tyle. Nie dasz dokończyć. No bo ty zdania. Cały czas gadasz, bo ty masz na wszystko odpowiedź i cały czas mówisz. No, no to ja mam odpowiedź na wszystko, a ty nie? No właśnie próbuję, ale ty cały czas coś do mnie mówisz, więc no muszę ci jakoś odpowiedzieć kiedyś, nie? No ty dokańczasz swoje zdanie, ja nie mogę. Dobrze, bo ja mówię troszkę krócej, po prostu staram się skracać. No to mów dłużej jak chcesz, no nikt ci nie broni. To będziemy tu siedzieć 3 godziny. No możemy siedzieć, ja mnie się dobrze rozmawia, dobrze. Fajnie jest. Myślałam, że będzie zimno, utnę, jest ciepło, utnę jest fajnie. Tutaj ten temat. Słuchaj, jestem ciekawa, bo nie wiem, uważasz się za osobę wartościową, masz jakieś wartości w życiu, którymi się kierujesz? Gdybyś mogła takie 3 najważniejsze wymienić. Wiesz co, ja przede wszystkim żyję tak, żeby nie przeszkadzać innym ludziom. Żyję tak w zgodzie ze sobą, żeby mi było dobrze i przede wszystkim nie krzywdzę innych ludzi, nie? Staram się żyć tak, żeby nikomu nie sprawiać przykrości. Przerwę, bo mamy tutaj drugi telefon, dostałam informację. Tak. Halo, halo? Tak, tak, słyszę. Słyszymy, tak? Dziewczyny, słyszymy? Mhm. No hej. Tak, ja mam pytankę do Betty, cześć. Hej. Jak sądzisz, ogólnie chodzi mi bardziej o to, co robi Natalia, tak? Pytanie do ciebie, ale o Natalię. Chodzi dokładniej o to, zobacz jak ta branża rozwinęła się za granicą, tak? Czy sądzisz, że Polska jest, nie wiem, bardziej zacofana może w tym temacie, czy po prostu, no co sądzisz o tym, co ona robi, dlaczego akurat robi to na tym rynku, a nie na rynku zagranicznym? Szczerze mówiąc, nie bardzo wiem, jak mam na to pytanie odpowiedzieć. To no, pytanie brzmi bardziej, jakby było do Natalii. Może niech Natalia odpowie. Pamiętaj, że w socjalach zawsze najważniejszą rzeczą są zasięgi, tak? Jeżeli znajdziesz jakąś niszę, w której jest bardzo mało twórców, zawsze na tej niszy najprawdopodobniej się wybijesz, jeżeli tworzysz to z sensem, jeżeli to gdzieś dalej pójdzie, tak? Okej. Okay. No, jeżeli w Stanach twórczynie, powiedzmy tak, które chcą sobie działać, ukrywają się gdzieś nawet z Polski dziewczyny, tak? Bo jest multum dziewczyn z Polski, które działają w tej samej branży, tylko zagrają w Stanach, tak? Czyli no to, tu już masz prostą odpowiedź, nie? Prosta odpowiedź, dlaczego akurat tutaj, dlaczego akurat w Polsce i dlaczego skorzystała z tego Natalia w taki sposób, jak skorzystała. No okej. Nie blokowałam zasięgów na Polskę, no co, no to też jak chcemy się oglądają, co ty byś sądziła na ten temat, jeżeli to wszystko odbywałoby się w Stanach, gdzieś z granicą? Jeżeli Natalia działałaby w Stanach, gdzie o wiele osób jest bardziej tolerancyjnych do takich spraw. Okej. To brzmiały w sensie... dźwięki z moich filmów. Trochę nie rozumiem. Może puszczę coś teraz? Tak. Czy oglądasz filmy? Ten film, kociaku. Jeszcze raz? Okej, coś się zerwało. Wiecie co, no dla mnie był to zabawny telefon, dlatego że powiedział, że ma pytanie do Betty i mówi o Natalii. Ja miałam wrażenie, że on chciał wytłumaczyć, jakby skąd się biorą te zasięgi, czy coś takiego. Ja no nie a wiem. Właśnie, ty jesteś bardziej znana w Polsce, jeżeli chodzi o tę stronę, czy za granicą? Jestem w Polsce znana, bo ja dużo rozwijam w Polsce, jakby... Wiesz, Twitter i tak dalej, Goldsy i tak dalej, więc bardziej na Polskę to poszło, nie? No ale wiesz, ja nie ukrywałam tego, że ja to będę robić, ja się tego nie wstydzę, więc ja nie miałam jakichś tam powodów do tego, ale żeby to blokować. Ale masz w tym jakiś taki, wiesz, wyższy cel?
Nie, no ja po prostu robię tak, żeby mi było dobrze. Ja chyba wiem, o co chodziło temu panu przez ten telefon, że chyba przebyłaś po prostu najbardziej możliwie łatwą i krótką drogę do tego, żeby się wybić. Że, dlatego, że jest u nas nisza w tej branży pornograficznej i jest mało tych aktorek porno, no to dlatego się łatwiej ci było się po prostu jest wybić. To fakt na pewno, nie, że no, łatwiej się wybić. Znam nie? dużo dziewczyn z Polski, które również i mają Instagrama i tak dalej, są nawet dłużej w branży ode mnie, no ale... zasięgami, nie, tak, no, ale to nie uważasz, że to jest właśnie takie pójście na łatwiznę troszeczkę? Nie, no dlaczego? Ale to nie jest moja wina, że to się tak rozwinęło. No rozwinęło się, ja chciałam sobie... Ja powiem wam tak, ja ogólnie z założenia to ja chciałam robić content dla dorosłych i na tym to zakończyć. No, że to się tak fajnie zaczęło rozwijać, wiesz o co chodzi? No to dlaczego nie? Fajnie jest spróbować nowych rzeczy. A to że ja robię porno, to nie mogę iść się bić? Nie mogę iść, nie wiem, tak jak mówiłam na wywiadach, na rynek iść sprzedawać warzyw? Nie mogę iść gdzieś komuś pomóc? Mogę. Mogę robić to, co chcę. To jest moje życie i ja sobie je kreuję tak, jak mi się podoba. Czy ta odpowiedź cię satysfakcjonuje? No nie mam tutaj nic więcej do dodania. No, nie będziemy się sprzeczać o to, kto co uważa. Każdy niech robi, co chce, słuchajcie. Każdy niech robi, co chce. Niech sobie ludzie żyją tak, jak im jest dobrze. Ważne, żeby nie krzywdzić innych ludzi. Mhm. Zauważam, że ty ale masz nie, w ogóle... Ale nie uważasz, że porno troszeczkę krzywdzi właśnie społeczeństwo? W jaki sposób? No, że przez to mamy więcej, nie wiem, gwałtów, więcej zboczeńców, przez to, ale że dlaczego? Ludzie, no bo siedzą, oglądają, napalają się przez tą pornografię, później nie mają się, nie wiem, nie mają kobiety, nie mają się na kim wyżyć, więc, nie wiem, zgwałcą jakąś dziewczynę, która przypadkiem przechodzi no, kurwa, w parku na przykład. No kurwa, ty jak poleciałaś teraz, no, ale to nie uważasz, że właśnie pornografia, ale nie uważasz, że pornografia właśnie do tego prowadzi, no że mamy wysyp zboczeńców? Słuchajcie, idziemy zamknąć wszystkich producentów wódki, bo normalnie to jest tyle alkoholików. No ale to tak, no oczywiście, no alkohol to jest krzywdzący. No ale to, uważasz, że alkohol nie krzywdzi. Ale alkohol nie krzywdzi ludzi, ale są nawet badania na to, że pornografia jest szkodliwa. No, ale ty wszystko mówisz, że jest szkodliwe, jak wypijesz za dużo wody, też umrzesz, wiesz? No dobrze, nie, no wody raczej nie, ale... Oczywiście, no to poczekaj. Dobra, no nieważne, ja ale wiesz, przeczytam. Są badania na to, że pornografia jest szkodliwa dla ludzi, więc ty nie mów, że nikogo nie krzywdzisz, bo robiąc porno krzywdzisz. Ja ci jeszcze raz wytłumaczę. Wszystko, czego używasz za dużo, jest szkodliwe. Mm-hmm. No tak, alkohol, ale to... papierosy, wody za dużo wypijesz, umrzesz, wódki za dużo wypijesz, umrzesz. I jak będziesz za dużo oglądać pornografii, też się od niej uzależnisz. Oczywiście, no tak. Ale myślę, więc robisz że producenci jednak coś złego troszeczkę, co nie? Myślę, że producenci papierosów. No to równie dobrze zacznijmy obwiniać Matkę Ziemię za to, że ludzie umierają na raka płuc. No, bo no ale ja też uważam, no producenci papierosów tak samo ja są źli jak producenci, nie wiem, pornografii. Nie mówię o producentach teraz papierosów, tylko Matkę Ziemię trzeba zamknąć, no bo przecież wyprodukowała tytoń, no wyrósł tytoń. Masakra. Ludzie umierają na raka. Palą papierosy. No tak. No tak, no, i no to Matka jest złe, Ziemia no. jest zła. Nie, po prostu no, źli są ludzie, którzy to produkują i promują. Nie, no tak przestań. Samo jak ty, produkując pornografię i ją promują. Ale to równie dobrze możemy pójść w ten sposób, że jak się naoglądają twoich filmików, jak wywijasz tyłkiem, to też się napatrzą, słuchaj, i się napalą i później wyjdą na dwór i zgwałcą dziewczynę. No co ty powiedziałeś? No, dobrze, ale ja nie jestem tam nago, tak? Ja nie uprawiam seksu, to nie jest aż tak bardzo podniecające. Okej, może komuś, nie wiem, jakie są preferencje, komuś może przy tym na przykład stanąć, okej, ale... Czyli na plaży dla nudystów, jak się napatrzą, to też pójdą na ulicę zgwałcić później dziewczynę, dobra, ale bo tam jest tam nie uprawia seksu na plaży dla nudystów, tak? Tam nikt nie uprawia seksu. Tam ludzie po prostu chodzą nago, jest jakieś tam, nie wiem, wyzwolenie, ale ty, no jakby prowokujesz w tych swoich filmach, tak? I... Czy ty jesteś normalna? No chyba ja tak naprawdę mam normalna. Wrażenie, że to Tusi jeszcze z ciebie nie zeszło, nie? Pierdolisz takie kocopoły. Dobra. No to ja się ciebie pytam, bo ty mówiłaś, że znalazłeś swój nowy, ulubiony narkotyk, ale Tusi. Nic takiego no nie mówiłam. No jak to? Nagrywaliśmy trailery i sama opowiadałaś, jakie Tusi jest zajebiste. No to nie wiem, no może mówiłam coś innego, może to dawaj opowiedz jeszcze raz, bo prawie już mnie namówiłaś. A gdzie ty w ogóle słyszałaś o tym? Ale ty teraz, czy ty chcesz promować narkotyki w ogóle teraz? Co? Chcesz promować teraz narkotyki? Nie, no absolutnie, to ty opowiadałaś o tym Tusi, ale no to nie ja mówiłam się o tym, jeżeli o czymś takim się wypowiadałam, to na pewno nie publicznie, a to, że ty to upubliczniasz, moją jakąś prywatną rozmowę, to jest to po prostu słabe. Ale jaką prywatną rozmowę? No może, no, być nie, może to była no, prywatna rozmowa, bo nie przypomniałam sobie, że mówiłam takie rzeczy tobie. Okej, ale to na pewno nie chciałam mówić tego przed kamerami, więc słabe jest to, że ty po prostu takie rzeczy wyciągasz i teraz o tym mówisz. No i teraz znowu, teraz małolaty zaczną się zastanawiać, co to takiego? Co to co takiego? To jest? Naprawdę, no, śpiewane sorry, w co drugiej piosence, sorry, ale ja co to takiego? Nie chcę mi się o tym naprawdę rozmawiać. No to co? Wytłumacz, ale to ja jest nie złe. Chcę o tym mówić. To wytłumacz, że to jest złe. No, no i wiesz, że jest, mówisz, że jest złe, a sama ciągle nawijasz o tym moim porno. To dawaj może pogadamy ale o czymś dobrze, innym. Słuchaj, no to ja nie mówię, że to jest dobre, to ale ja tego nie promuję. Ja tego nie promuję w mediach, że narkotyki są dobre. No czy ty jesteś chora? To powiedz coś ciekawego. A ja powiedziałam, że jest dobre? Ja powiedziałam, że ty chyba nie wytrzeźwiałaś do dzisiaj. Także pamiętajcie, że Tusi nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo koleżanka do dzisiaj nie wytrzeźwiała. No, okej. Okay. Dobra, słuchajcie, mamy chyba telefon kolejny. No, Kosia, no to Maluba. Jeszcze raz, cześć.
Cześć, chyba tu Ola Okrzesik, bitches back! O, cześć Ola, witamy cię tutaj, no. Hejka, hejka! Dzień dobry, dzień dobry. Wiesz co, mam pytanie do pani... O Jezu, przepraszam, nie wiem jak mam na imię. Ta w brązowych włosach wyglądająca jak mop. To ja pewnie ja. Albo ja, no ja mam proste, jak druty, to mogę też wyglądać jak mop. Ale nie, to jeszcze musisz kolor włosów zmienić. Powiedz mi, kochana, jak to jest być drugą, największą hipokrytką zaraz po szkole? Najeżdżasz na Wayne, mówiąc taki przykład, daje dzieciom występując w filmach dla dorosłych, a sama ćwiczysz dupą, ubierasz się kurwa na konferencję, a miałeś którą się oglądają elegancko. Dzieci. Okej, okay, no dobra. Różnica między wami jest taka, że Natalia pokazuje swoje ciało na stronie dla dorosłych, a ty robisz dokładnie. To i dostajesz za to pieniądze. Okay. A ty robisz to. A ty, no nie wiem, naprawdę tak, nie odkrywasz pośladków, nie wiem, nie chodzisz latem w krótkich spodenkach, poza tym, no twerkowałam, no to dziwne, jakbym zasłoniła tą pupę, tak? Ale plaża, zrobiłam performance, plaża. Zrobiłam performance twerkowy, tak? Zrobiłam pokaz twerk, więc no odsłoniłam lekko pośladki, ale że to jest takie straszne? No pośladki chyba oglądamy wszyscy, każdy widział pośladek, ale, nie wiem. Ale stara, ale mnie nie obchodzi, co robiłaś, jakby wiesz, najeżdżasz na Wayne, że oglądają ją dzieci, ona demoralizuje dzieci, laska na konferencję, czy nawet teraz, patrząc na was, Natalia wygląda bardzo klaski. Ty wyglądasz, jakbyś się urwała spod latarni. Jeżeli nie potrafisz dymić, to nie dym. Jedynym twoim argumentem na nią jest to, że występuje w filmach dla dorosłych. Bo sama o tym zadecydowałam. Dobra, ale słuchaj, wiesz, też nie porównuj, nie wiem, twerku do pornografii, tak? No jest różnica między machaniem pupą przed kamerą, czy nie wiem, czy dawaniem performance'u miała... przed publiką, a dawaniem dupy publicznie. W sensie pokazując to po prostu wszystkim widzom naokoło. No, proszę cię. Myślę, że jest chyba duża różnica między twerkowaniem a ruchaniem się. Ty też publicznie pokazujesz dupę twerkującą. Nie pokazałam całej może gołej dupy, tylko miałam po prostu wycięte spodenki. Dawaj z kabaczkiem. Nie, to zostawiam dla ciebie. To ty masz zdjęcie, no, jak liżesz kanapki bardziej... Boże, kabaczki, przepraszam. Jedynym twoim argumentem jest, że Anna Wayne jest nowolatka, występuje w filmach pornograficznych. I to jest twój tylko i wyłącznie jedyny argument na Natalie Wayne. Brzmisz trochę, jakbyś miała kompleks na jej punkcie. Wiesz co? Szczerze, polecam ci nagrać sextape'a. Jest chill. Wiesz, może nagrywałam, nie wiesz tego, czy nie nagrywałam. No, wiesz, myślę, że jakbym nagrała, to na pewno byłby lepszy niż jej, ale... Bo chyba potrzebujesz lekkiej pochwały za to, bo widzę, że Natalii całkiem spoko idzie, bo nie ukrywam, oglądałam. Jakby, kurwa, no stara, to jest twój jedyny argument, bo to jest naprawdę nudne. Ale jaki jedyny argument? Przecież ja nic nie mówię. Jedyne, co powiedziałam przed chwilą, to, że pornografia jest po prostu zła i że ma zły wpływ na ludzi, co jest udowodnione badaniami. Nie jest złe, wszystko w dobrych ilościach, jest okej. Okay. Dobrze, no to nie wiem, dlaczego są takie informacje, że no pornografia ma zły wpływ i szkodliwy na ludzi, no to nie wiem, no z palca sobie tego nie wyciągnęłam. Takie są informacje. Możesz sobie to wbić w Google i sobie przeczytać. Dziękuję bardzo. Dobra. Dziękuję ślicznie, laski. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrowienie, Natalka, rozpierdolę. Buźki. Cześć, cześć. Nie wiem, czy wiecie, kto to był. Ola tak, Krzesik. Ja prowadziła ja też Cringe Room, miała walkę na Prime 1 i jest uczestniczką Warsaw Shore. Tak, okay. Tak. Także wydaje mi się, że szuka przeciwniczki do kolejnej walki. Nie, czyli o to chodzi, czyli po prostu dymy. Dobra. Słuchaj, spoko, chcesz walkę, nie ma problemu. No właśnie, no bo to ty dzwoniłaś po ludziach i się pytałaś, w jaki sposób masz do mnie dymić, także no powinnaś wiedzieć, już od dawna jesteś przygotowana. Oczywiście, że tak, ludzie do mnie wydzwaniają, wyciągają ode mnie jakieś informacje, co ty możesz na mój temat powiedzieć. No ale to nie? Ja ich nie pytałam, no, jedyne, no to sami co może sobie pytali i może chcieli mi coś podpowiedzieć. Sama co jedyne zrobiłaś, to tak, obejrzałaś moje filmy. Oj, nie oglądałam. Nie, nie próbowałam. W sensie obejrzałam chyba jakiś jeden, bo chciałam sprawdzić, czy jesteś praworęczna, czy leworęczna, ale ogólnie nie oglądam twoich materiałów, nie przeglądam, różne bo nie wytrzymałam, sorry. Różne inne rzeczy się tam powyciągałaś na temat mojej osoby, natomiast ty mi mówisz, że ja tak trenuję. No to ty się kurwa weź do roboty, dziewczyno, skoro masz tyle wolnego czasu na to, żeby dowiadywać się na mój temat. Ale czego ja się dowiedziałam na twój temat? No nie wiem, no mówię, no tutaj gdzieś próbowałaś jakieś moje jęki wkleić w swoje piosenki. No tak, no to co to totalnie, słuchajcie, nie wyszło, to teraz wszyscy dopiero się o tym dowiedzą, bo ja się znaczy, o tym nie, dowiedziałam. No tam po prostu, no bo produkcja troszkę puściła ten dźwięk zbyt cicho i nie było słychać po prostu początku, ale tam było to fragment, jak utknęłaś po prostu w pralce. No, polecam. No. Dobra, dziewczyny, robimy się troszeczkę monotematyczne, więc rozluźnimy sobie tą napiętną atmosferę. Słuchajcie, chciałam się zapytać was, czy wy uważacie się za kobiety z klasą? Zacznijmy. Ja uważam, że tak. A uzasadnij to w jakiś sposób. Jakby co dla ciebie znaczy kobieta z klasą? Mówię. Wiesz, pytam, bo chodzi tutaj o mój content, jak wiecie, jestem damą, więc... To nas wszystkich tu Chcę tutaj wszystkich moralizować. Zrobię wam mały test na to, czy jesteście faktycznie damami, ale najpierw chcę gdzieś tam usłyszeć waszą opinię właśnie, co to jest dla was kobieta z klasą i czy tak się czujecie. Wiesz, ja się uważam za osobę dobrą,
z dobrym sercem, pomagającą innym, nie hejtującą innych ze względu przynajmniej na wygląd chociażby. Jestem pomocną osobą, to już mówiłam. Czyli jesteś z klasą. Tak mi się wydaje. Czyli tak mi się wydaje. Myślę, że współczesną kobietą z klasą. Myślę, że to też nie mnie oceniasz, tylko ludziom gdzieś tam z boku. Okej, okay. A jak to wygląda u ciebie? Uważasz się za kobietę z klasą? Myślę, że tak, aczkolwiek ja mam też bardzo dużo dystansu do siebie i też często lubię gdzieś tam zażartować, może w jakiś taki sposób, który nie do końca dla wszystkich będzie wygodny, czy czasami powiem o parę słów za dużo, ale myślę, okay, że raczej to tak. Ja się tutaj pochylę, bo mam dla was pewien test. Słuchajcie, na moim YouTubie nagrałam kiedyś film Jak dama powinna jeść banana i ten film wykręcił 2 miliony wyświetleń. Kurczę, ja nie widziałam tego filmu. Więc chciałabym, mogłabyś tutaj, a może być ta podstawka, chciałabym tutaj wręczyć wam po bananie. Okay. Oczywiście na sam koniec też zademonstruję. Co? Aha, pokażę się. Słuchajcie, żeby było śmiesznie, żeby było zabawnie, zaczynamy tutaj konkurencję. Każda z was niech pokaże, jak powinna kobieta z klasą jeść banana. W ogóle go nie powinna jeść. No jak to przecież banan, to normalny owoc, który każdy człowiek je. Także zapraszam was. Boże, malubasz, ręce mi się zaczęły przejść, słuchaj. Ja teraz was oceniam, bo tu jest egzamin, także znaczy ja zapraszam. Ja to bym sztuczce poprosiła, bym sobie pokroiła tego banana w plasterki. Dobra, sztuczce mam. Ale mogę, nie, no wystarczy, dobra, zrobię tak. Tak? Tak, jest okej. Okay. Okay. No to ja właśnie miałam zrobić to samo, sposób. Nie? Okej, okay. Także? Czyli byłoby po 1-1 albo 0-0, tak? Dobra, czekajcie, bo jest jeszcze jeden banan i oczywiście też sobie go tutaj wyjmę. Także przede wszystkim, moje drogie, bardzo ważna jest tutaj podstawka. Banan musi być na pewno na talerzu i mam nadzieję, że znajdę tutaj te moje sztućce. A, czyli jednak sztućce. Tak, powiem wam, że jestem troszeczkę zawiedziona, bo żadna z was finalnie nie poprosiła mnie o te sztućce, a ja mam specjalnie dla was piękne, złote sztućce. O kurczę. Także pokażę wam, jak jadła tego banana królowa. Także zaczynamy demonstrację. To dobrze wiedzieć, może już nie będę w całości. Powiem wam szczerze, że spodziewałam się, że będzie właśnie w całości, ale dobra, okej. Okay. Także pamiętajcie, banana jemy sztućcami. W dawnych czasach wiktorianie jedli to specjalnymi widelczykami, ale w tym momencie możemy używać noża i widelca. I kochani, jeżeli chcecie być prawdziwymi damami bądź dżentelmenami, bierzemy nóż w tej pozycji i wchodzimy w środek skórki. O. Przepraszam, najpierw sobie odcinamy. Talerze są tutaj bardzo ruchliwe. Więc tak, odcinamy jedną część banana. O, odcinamy drugą część banana. O, mam nadzieję, że to widać. I teraz właśnie układamy nóż w tej pozycji i wchodzimy w skórkę. Gdy już wejdziemy w skórkę, możemy delikatnie rozchylić. Nie można pomagać sobie, więc nie jest to trudne. Niełatwo jest być damą. Dostajemy się do środka i pamiętajcie, małe kęsy, ponieważ dama się nie spieszy. Okej, okay. Także tak to wygląda. Od dzisiaj już tak będę zawsze. Ale słuchajcie, żeby nie było, bo byłyście tak powiedzmy, mogę wam dać po pół punkta, ale teraz mam przygotowane te sztućce. Także jestem ciekawa, czy wiecie, czy nie wiem, czy chodzicie na jakieś imprezy branżowe, jakieś eventy. Myślę, że czekają na was ścianki, paparazzi i te sprawy, więc chciałabym wiedzieć, czy potraficie po zakończonym posiłku prawidłowo odłożyć sztućce. Zaczynamy teraz od siebie. Posiłku, tak, po zakończonym posiłku, tak? Po zakończonym posiłku. No, tylko ten banan mi trochę przeszkadzał. Po zakończonym posiłku odkłada się mniej więcej w ten sposób. Okej, okay, także jeść, tak. Zademonstruję tutaj to, o, wezmę tego banana. Zademonstruję do kamery. O. Czyli uważasz, że jest to tak. Dobra? Nie, nie wiem, czy takie ułożenie. Okej. Okay. Ale teraz poprosimy. Tak. No właśnie, ja o podobnym pomyślałam. No, jakoś tak. Okej, okay, czyli ty w drugą stronę ułożyłaś, a ty ułożyłaś... No, znaczy, no nie skupiałam się na tym, w którą stronę, ale... Tak, ja powiem, dowiedziałam się, któregoś razu właśnie chyba oglądając Projekt Lady, że właśnie w jaki sposób tak się kładzie, bo ludzie odkładali tak. Jeszcze tak się nie odkłada. A, dobra, okej, okay, to teraz tak, tak. Jeżeli miałabym ocenić, punkt będzie dla ciebie, dlatego że ułożyłaś w odpowiednią stronę, może tutaj zademonstrujemy. Także, o, sztućce były ułożone w ten sposób, także tutaj pomyliłaś po prostu kierunek. Także jest punkt dla ciebie. I teraz decydujące zadanie, tutaj liczę na waszą kreatywność. Powiedzcie mi, co to jest fascynator?
Było, jeju, jeszcze A może wam się to z czymś rymuje, fascynator? Ja jeszcze miałam czas oglądać, bo teraz nawet nie miałam... ale nie, totalnie. Nie, no kochana, nie odpowiedzcie nie odpowiecie na to pytanie. Fascynator. Ale jakbyś tak miała strzelać. Fascynator. Pamiętaj, że brak odpowiedzi to jest punkt minusowy, więc musisz powiedzieć cokolwiek. Taki, tylko nie czekoladowy. To fascynator jest niesamowity, nie? Co, nie odpowiadasz? Nie wiem, nie, totalnie nie mam pojęcia. Dobra, okej, już wam mówię, co to jest fascynator. No właśnie, słuchajcie, no kochani, było. To jest fascynator. O. No pięknie wyglądasz. Także super. Mamy tutaj zwyciężczynię. Natalii, jestem w szoku, dlatego że zasłużyłaś na tytuł pierwszej damy Prime Show MMA. Koronacja. Proszę bardzo. No dziękuję Także bardzo. Zostałaś dzisiaj damą... Ukoronowana. Tego właśnie odcinka. Bardzo mi miło. Byłam ciekawa właśnie, czy gdzieś tam kierujecie się też w życiu takimi zasadami. A jeżeli chodzi o tego banana, no to faktycznie tak to zademonstrowałam i gdzieś tam się ludziom to spodobało. Ja też nakłaniam wszystkich do tego, żeby faktycznie zainteresowali się takimi podstawami etykiety. Uważam, że jest to w życiu codziennym bardzo potrzebne. Nigdy nie wiemy, kiedy nam się to przyda. Powiem szczerze, że jak zaczęłam też chodzić właśnie na jakieś eventy, imprezy branżowe, nawet aftery Prime MMA, to tam też niejednokrotnie trzeba gdzieś tam pokazać, że trochę tej etykiety się liznęło, także zachęcam was do takiego edukowania się. Dobra, dziewczyny, mamy tutaj dzisiaj królową. Jest jedna przegrana, ale nic straconego. Nie, może tym razem. Zaraz będzie. Zapamiętaj, ten windok, jak cucić na ziemi, żebyś wiedziała, jak królowa wygląda. Dobra, kochane. To będzie królową. To może zrobimy sobie face to face, co wy na to? Zapraszam tutaj. Ja zdejmę, bo on mi się rusza. Oczywiście, zdejmij. Kurczę, myślałam, że zjecie banana, wiecie jak. Ja wiem, że każdy się tego spodziewał. Wy jesteście dzisiaj naprawdę klasy, jestem pod wrażeniem. Okej, okay, zaczynamy face to face. Ja sobie Ignacy może... pilnuję? Wiecie co, może ja sobie odejdę tutaj. Nie bój się, nie dostaniesz chyba krzesłem. Już niedługo, półtora tygodnia. Nie mogę się doczekać. Będzie wpierdel. No, ty dostaniesz. Będę cię dusić firaną, jak kimonem się dusi. No nie, raczej bym nie chciała twojej firany mieć na sobie, ale... To jest moja technika. Mam nadzieję, że ją schowasz. To jest moja... Nie, to ja ją będę dusić jak kimonem. Nie wiem, czy już poznałaś takie sztuki walki. Nie poznałaś sztuk walki z kimonem. Nie. O, szkoda. No cóż, już? Nie no, dziewczyny, chodźcie troszkę bliżej. Jeden kroczek. Śmiało. No ale my obie chore jesteśmy. Spójrzcie sobie głęboko w oczy. Trochę ci twarz drga. Tak jak i tobie. Ze śmiechu. Dobrze, że szpilki założyłaś, to przynajmniej jesteśmy na tym samym poziomie. Tak, jestem twojego wzrostu teraz mniej więcej. No prawie. Okej, dziewczyny, dziękuję wam. Chyba, że macie jeszcze coś do powiedzenia. Nie, myślę, że nie, ja chyba to pozycja walki. Zademonstrujcie, czy już się nauczyłyście. Jak pokaż trening? Bo ja nie muszę trenować, no. Okej. Dziękujemy. Słuchajcie, kochani, ja zapraszam was już teraz na drugi panel, na którym pojawi się Paweł Jóźwiek oraz Jacek Murański, także widzimy się już za chwilę. Dziękuję. Jestem Fortuna. Jestem zawsze tam. Gdzie jest jakiś powód do kibicowania? Zawsze z tymi, dla których sport to święte! Dla których jest zawsze dobry moment. We have felt the ground shake and the air shattered, generating power equivalent to 10,000 automobiles with their accelerator on the floor. Zawsze tam, gdzie coś się dzieje. Tu, gdzie może wydarzyć się wszystko. Fortuna.
phone started jumping, what a day. Swear to God I need it, now I can't afford to wait. I just had a fan hit me up from Kuwait. Told him this would happen and we not a minute late. Seen him down back. Jestem Fortuna. Jestem zawsze tam. Gdzie jest jakiś powód do kibicowania. Zawsze z tymi, dla których warto to święte. Z tymi, dla których jest zawsze dobry moment. We have felt the ground shake and the air shattered, generating power equivalent to 10,000 automobiles with their accelerator on the floor. Zawsze tam, gdzie coś się dzieje. I tu, gdzie może wydarzyć się wszystko. Fortuna. Started jumping, what a day. Swear to God I need it, now I can't afford to wait. I just had a fan hit me up from Kuwait. Told him this would happen and we not a minute late. Seen him down back. Witam Państwa bardzo serdecznie na Zadymie przed Prime 7. Ja nazywam się Michał Cichy i będę miał przyjemność prowadzić dla Państwa ten program
drugi program pomiędzy tymi dwoma skonfliktowanymi gladiatorami, więc nie ma co przedłużać. Zaczynamy od Pawła Jóźwiaka, prezesa FEN. Pawle, zapraszamy. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. To jest Paweł, tu brakuje w ogóle muzyki na wejście chyba. Tak jak lubisz najbardziej z Rockiem Balboą. Właśnie, ja nie wiem jak mi tutaj witacie, co to w ogóle ma być? Jakaś cisza? Co tu jest grane? I zapraszam Jacka Murana Murańskiego. A zanim zaczniemy, oczywiście pamiętajmy o tym, że sponsorami Prime MMA są oficjalny bookmacher Fortuna, HotPay, system płatności. Zapraszamy do zakupu pay-per-view na stronie primemma.tv. DS Focus czuwa nad bezpieczeństwem zawodników Prime. Banda Królika, catering dietetyczny. Force, sponsor techniczny. Środowisko Miejskie dostarcza odzież dla zawodników Prime. MGN, Muscle Graphene Nutrion. Odżywki oraz suplementy dla sportowców i osób aktywnych. Super Express, patron medialny. Game, więcej niż woda. Zoodoptuj.pl. Bilety na galę w Koszalinie ogarniecie na Eventim. Fortuna, zakłady na Prime MMA są dostępne wyłącznie u naszego sponsora Fortuny. Galę możesz obstawiać na stronie www.efortuna.pl i w aplikacji mobilnej. Jeżeli macie 18 lat, możecie skorzystać z pakietu na start od Fortuny. 3 zakłady bez ryzyka do 100 zł. Oznacza to, że zgarniacie wygraną za wasze 3 pierwsze kupony po rejestracji, a jeżeli wam się nie powiedzie, to Fortuna zwróci wam całą stawkę. Podczas rejestracji pamiętajcie podać kod PRIME MMA. Środowisko Miejskie z kodem PRIME minus 10% rabatu na zakupy w sklepie www.środowiskomiejskie.pl. MGN, Muscle Graphene Nutrition, skorzystaj z najlepszych suplementów na rynku. Używając kodu PRIME MMA otrzymujecie 20% rabatu. Ogłoszenia duszpasterskie skończone. Oczywiście, jeśli chcecie do nas zadzwonić, możecie zadać pytanie, napisać 72550 o treści pytanie, kropka i podać treść pytania i nasza reżyserka do was zadzwoni, jeśli macie coś ciekawego do powiedzenia naszym zawodnikom, możliwe, że i mi. A teraz panowie, Jacku, zaczęło się dość mocno między wami na konferencji. Podbieg tutaj takim lekkim truchcikiem, Paweł, do ciebie, chciał cię chyba trochę rozruszać, bo wydawało mi się, że byłeś nadzwyczaj spokojny niż zwykle na konferencji. Ja już na walkę czekam, ja już nie mogę się doczekać. Chcę go porozcinać, porozbijać. No, to roz... ja, nie wiem, już trash talk mnie interesuje, aczkolwiek nie unikam i dzisiaj będzie też, myślę, dosyć wesoło. No właśnie, Jacku, bo ja słyszałem plotki i dlatego chciałem cię zapytać. Mów, jakie plotki słyszałeś? Że mówisz, że Paweł jest tak, że na Pawła nie musisz już tak trenować i że teraz nie trenujesz tak ciężko jak do poprzednich walk, mimo że jesteś zdrowszy tym razem i mniej kontuzji. No nie wiem, to powielasz to via, nie wiem, jakiś taki farmazoński kanał typu, nie wiem, szalony szczur czy coś takiego. Ale bardzo podobny. Bardzo podobny. Oczywiste bzdury. Jeden z swoich ulubionych dziennikarzy też to mówi. Oczywiste bzdury, oczywiste plotki. No właśnie, trenujemy z Krzyśkiem Rytą bardzo ciężko. Przy czym trenujemy, to jest w czasie przeszłym. W sensie trenujemy dalej od wczoraj. Nie mam niestety sparring partnera, bo z Krzyśkiem sparujemy również i wczoraj połamał rękę podczas sparingu. No i... może, żeby uporządkować. Ja powiedziałem, jeżeli już coś powiedziałem, to powiedziałem, że 30% sprawności miałem. Po Pawle to wychodziłem w proszku psychicznym, fizycznym. 3 miesiące po operacji, wiadomo, po strasznych przejściach w życiu tej walki. Tą walkę dobrze, że przetrwałem. Po prostu. Koniec, kropka. To jest tyle. To sobie poczytuję za sukces, że przetrwałem. Zresztą przetrwałem w sytuacji, o której chociażby... świetny zawodnik, bardzo twardy, mocny facet i bardzo przyzwoity człowiek, czyli trener Pawła, pan Naruszka, powiedział, że w jego ocenie 90% zawodników zawodowych po tym dobijaniu by nie doszło. On był przekonany, on dawał sobie rękę odjąć, dałby sobie rękę odjąć, że ja z tego się nie wydobędę. Wydobyłem się, przewalczyliśmy jeszcze, nie tak jak mi się, jakbym chciał, przewalczyliśmy jeszcze 3 rundy, więc jeżeli rozbitego psychicznie, fizycznie Paweł nie był w stanie mnie dobić, to do tej walki z tym starym wiewiórem to nie liczę w kategoriach jakiegoś pojedynku, bo
Oczywiście radość była, bo to jest normalne, była eksplozja radości, ale tam wychodziłem z 30%, powiedzmy, stanem zdrowia, tak? Teraz wychodzę z 60%. I tak jak walka ta, nawet nie nazywamy tego walką, ta przecierka z tym wiewiórem, no to było polowanie orki na fokę, tak teraz, jakby oddając tutaj te proporcje Pawła, no to będzie dalej orka, ale to będzie już słoń morski, no nie foka, tylko słoń morski, ale to dalej słoń morski będzie ofiarą. Mówię jak jest, ja, Krzysiek Ryta odjął mi 20 lat, więc nawiązując do Pawła, mówię jak jest. No teraz jesteś młodszy ode mnie, Jacek. Teraz jestem w końcu młodszy od ciebie. To notabene, nie jestem aż tak wiele starszy od ciebie, tak już co do szczegółów. A skoro już się tego trzymamy... Dobra, już z tym wiekiem nie będę dokuczać. Ale sam bym wolał, wiekiem, mieć mniej lat niż właśnie mam. Właśnie a propos tego wieku chciałem odbić, już kończę, już ci oddaję głos. Bo bardzo fajną rzecz chciałem jeszcze dla uatrakcyjnienia tego pojedynku. Odbijając się od ciebie, od tego, że ciągle mi ten wiek wypominasz. Bo w końcu jesteś ode mnie starszy. Cytuję, stary bije. Dziad, niech siedzi w domu, niech się zamyka. To skoro, Paweł, jestem takim starym dziadem, no. Nie widzisz we mnie rywala ani przeciwnika, bo tak jak rozumiem, stary, widzę. Nieudolny nie, dziad. No co ty? Ja to widzę. Zróbmy tak, ja zróbmy, widzę. Żeby odbić się od tego, co pokazał twój... No niestety, ale muszę to powiedzieć. No, twój ziomek. Nie, no to jest mój kolega. Twój ziomek, najmanica, co pokazała, to odbijamy się od tego i pokażemy dzieciakom, że w starych piecach jeszcze ogień się pali. I uważaj, jeżeli jestem starym dziadem, jeżeli jestem taki łatwy do przejścia, to zróbmy trzecią rundę, chociaż to nie, uważam, że to nie wyjdzie poza pierwszą rundę, ale zróbmy to dla nich i pokażmy do odcięcia. No limit, trzecia nie, runda. Ja nie wchodzę. Dlaczego nie wchodzisz ze starym dziadem? Przecież nieustannie powtarzasz. Stary dziad. A to ja nie jestem. Deprocjonujesz mnie na każdym kroku. Ja ty chcesz, żebyś któryś z nas tam dostał zawału? No nie dam mówić mnie na takie rzeczy. Mów o sobie. No i ty może byś wytrwał. Ja nie jestem mistrzem kondycji. Wiesz co, ja dużo musiałem trenować, żeby w ogóle ten tlen mieć, żeby przewalczyć trzy rundy, także jestem z tego dumny, ale naprawdę. A to, że ja ci dokuczam z wiekiem, to jest związane tylko i wyłącznie z tym, bo sam się wkurwiam, że mam tyle lat, co mam i przeważnie się biję z młodszymi rywalami o 20 lat i kurwa cieszę się, że jest jakikolwiek freak starszy ode mnie, dlatego tak ci może dokuczam. Tak policzyłem, że tak naprawdę freaków ode mnie starszych to jest niewiele. Jesteś ty, jest Tomek Hajto, jest stary Wiewór i Daro Lew. Także ja jestem piąty, kurde, w hierarchii, także muszę się na tym skupić. 13 stycznia bardzo spadniesz w tej hierarchii, w tym rankingu, bo strasznie cię wpierdol. No nie ma takiej opcji, wiesz co, ja jestem pewny swoich umiejętności, ja ciężko zapierdalam. Ja jestem pewny w końcu swojego zdrowia. No dobrze, cieszę się, zdrowia akurat ci życzę, jestem pewny swoich umiejętności, szanuję cię, bo jesteś twardym zawodnikiem. Zgadza się, ja sam byłem w szoku, jak po tym dobijaniu, że wstałeś, że dalej się biłeś. Niewielu zawodników, kurwa, by to przetrwało. Ja sam, kurwa, byłem w ciężkim szoku. Między innymi dlatego postanowiłem z tobą drugi raz zawalczyć, bo chciałem, kurwa, dać ci szansę, żeby się zrewanżować i wiem, że jesteś twardy i tą twardością w klatce zasłużyłeś sobie na ten pojedynek. Ja mam problem w prime, ciężko mi znaleźć charyzmatycznego, fajnego rywala, bo wszyscy, z którymi mam konflikty, są w innych organizacjach i tam te organizacje sobie ostrzą zęby na te pojedynki. Dlatego postawiłem na ciebie. Wybrałem na ciebie, bo wiedziałem, że starcie z tobą będzie elektryzujące i poza oktagonem i w oktagonie. A wiekiem się nie przejmuj, ja mam dystans do siebie, kurwa, ty mnie wyzywasz od Bułgarów. Ja nawet się dopatrzyłem korzeni bułgarskiej w swoich rodzinie, się okazało, że mój dziadek miał jakieś korzenie bułgarskie, brał udział w słynnej bitwie pod Warną. Ja nawet się, kurwa, okazało, że ja mam gdzieś tam zakodowane, że ja po bułgarsku potrafię parę zdań klecić. No, na dzisiejszą zadymę czy na galę ja zapraszam po bułgarsku, kurwa. Drzewo genealogiczne rodziny Jóźwaków. Nie używajmy w kontekście Bułgarów słowa wyzywasz. Ja tylko stwierdziłem fakt, że reagowałeś na sędziego Jarosza w walce z Boksdelem jak typowy Bułgar, czyli jak Bułgar. Trafiłem w dziesiątkę. Jak Bułgar kiwa głową, że tak, to znaczy, że nie. Jak Bułgar kręci głową, że nie, to znaczy, że tak. I dokładnie tak zachowałeś się. Jak cię w przyszłą sobotę pierdolę, to też będziesz gadał po bułgarsku. Ci to gwarantuję, kurwa. Zobaczysz, jak to jest. Po waszej pierwszej walce... Bardziej bym się tych Turków czepiał. Ale trzymając się tych Turków. Mamy tutaj przemowę po bułgarsku. Neka stary, co ty spita bulgarsku, to gusto przyjemstwo. Najdobry pozdrowi na wszystkich. Pawła Jóźwieków. Widziałeś, Jacek, jak ja napierdalam po bułgarsku? Kurwa, masz ty odkryłeś we mnie korzenie, o których ja sam nie wiedziałem. Paweł, nie?
Odmieniłem teraz, słuchajcie, odmieniłem życie Pawła, odkrył swoje korzenie drzewo genealogiczne, a 13... Ale posłuchaj, ty mi tak odmieniłeś życie, ja nawet na wakacje pojechałem do Słonecznego Brzegu w tym roku, kurwa, 13, całą rodziną, nie? A 13 stycznia jeszcze bardziej odmienię twoje życie, tylko że odwrotnie, bo te marzenia się mogą spełnić, tylko że mają to do siebie, że niektóre spełniają się odwrotnie i to twoje marzenie, żeby mnie w końcu dobić, spełni się całkowicie odwrotnie. Kurwa, Jaca, ty walczyłeś o to, żebyś, kurwa, miał, kurde, coś takiego, żeby... trzy knockdowny nie kończyły walki, także, kurwa, spoko. Ale wiesz, za po co? Razem będę miał A tu jest niespodzianka, tak, no. Tak. Walczyłem o to, żeby trzy knockdowny nie kończyły walki. No. Bo się chce, kurwa, zemścić za wszystko, co do mnie mówiłeś ostatnimi czasy. Bo się chce zemścić, bo chcę, żebyś cierpiał. Po to trzy knockdowny nie Ale mają kończyć walki. Ale przecież to ty będziesz knockdownowany, ja ci to gwarantuję. Ja. Można to moje słowo, nie? Ale to w takim razie, jak jesteś pewny, że skończycie, to czemu nie No Limit, bo tak to... No właśnie. Gdzie ja się nadaję do No Limit, kurwa, w tym wieku? Zwariowałeś, kurwa, to ja nie jestem tak pierdolnięty jak ja, co nie piszę Ale się jak? Na takie głupoty. Stary dział i tak dalej. Emeryt, niech z domu nie wychodzi. Bardzo brzydkie zresztą jedno było, to mam... Moi obserwujący zwrócili na to uwagę, bo idziesz taką konwencję szalonego szczura, czy tej najmanicy, że niech mu da spokój tym dzieciom, no to już nie, było no, tak walkowane. Tego nie gadałem. Tak powiedziałeś. Nie, ale w takim kontekście, tak to ludzie też mogli odebrać, no to od razu wyjaśnij to, bo też tak do mnie takie nie, no to wywiadzie może, no może coś i Etier dał taki ale, tytuł, nie, ale tak dał nie. Wiadomo dlaczego ale wiesz, tak zrobił. Wcześniej padło dużo przykrych słów z naszej strony, się trochę odpaliliśmy, ty też trochę przesadzałeś, także ja bo też... Bo się też szalony, z kim się zadajesz, takim się stajesz, no jeżeli się zadajesz z frajerem, to jesteś takim samym frajerem, odciąłeś się od szalonego szczura, w tym momencie tamta sprawa już mnie tak to już mnie tak nie boli, bo te sprawy zostały jakby wyjaśnione. Ale się z tą rurą z najmanicą się trzymasz. I kurwa, tego, ale jak ja go nie jestem, jak on mnie stworzył w świecie flikfaktów, nie jestem nie najman, ja bym tu się dzisiaj z sobą nie bił, bo nie zarabiał pieniędzy. Dlaczego mam go nie bić? Nie wpierdalaj się w swoje konflikty, kurwa. No, wy się nie lubicie, ja do niego nic nie mam. No kurwa, wyjdź z nim do walki i z nim walcz. No, bo z tego co słyszałem, to znowuż, kurwa, przyjął się na wszystkie twoje warunki, podobno w Klaudzie. Stawiałeś jakieś zaporowe warunki, jeśli chodzi o jakieś reguły walk. To z góry mówię, że to jest niewiadomy pretensji. To jest wersja od Marcina. On się zgodził podobno na wszystko, wtedy ty powiedziałeś, że nie teraz. No nieprawda, no. No to no nieprawda. Krótko, żeby podsumować temat, bo to nie jest ta federacja i nie będziemy o tej latającej świni tutaj rozmawiać. Ale jest szansa, że taka walka się odbędzie. Ale oczywiście, na moich warunkach powiedziałem, on bierze MMA tylko po to, żeby szukać poddania. Nie będę się... Ale widziałeś, co on robi w parterze. No właśnie, i szuka poddania. Sędzia nie ma wyjścia, bo 3 razy fauluje. Ja tego świniaka chcę porozcinać i ukarać po raz pierwszy. On jedyną, co krew upuścił, w całym swojej karierze 25-letniej, to jak się bił z panem Fonfarą. Ale to nie dlatego, że pan Fonfara go trafił, tylko dlatego, że on się potknął u nogę pana Fonfary, upadając rozciął sobie łuk bryjowy i potem paradował, jakie ma rany wojenne. A jedyna, to jest jedyna krew. A pot to jak chyba to brzuszysko wnosi tam do oktagonu, czy tam do ringu i wtedy no mu coś tam... Ale przyznaj się, że drugą walkę, co bił się ze mną, to wyjątkowo się zmotywował i tam, kurwa, chciał się właśnie bić. I na to liczę, że się zmotywuje Jacku, ze mną. Jacku, no. Właśnie mi się wydaje, że jedyna walka, w której Marcin Najman chciał walczyć, to była walka z Pawłem Jóźwiakiem na High League. Nie, nieprawda. Jeszcze chciał walczyć z Przemkiem Soletą. Nie, to tak, ale mówimy o tych ostatnich lata, wiesz, teraz, prehistoria, o tych ostatnich. A ale na Fonfarę też chciał przez 10 sekund, kurwa, dopóki się nie przestraszył, że może go znokautować. No, Jacek mówi, że się potknął i się przewrócił i to było główne jego ten. Ale Jacku, to powiedz mi w takim razie, jak to wygląda, bo ja wiem, że to jest inna federacja, ale bardzo ludzi czeka na tą walkę, wiesz, no śmiejemy się czasami w gronie dziennikarzy, że jak jest walka wasza, no to organizacje od razu padają, bo jak miała być walka na High League'u, padł High League, miała być walka na Elite Fighters, padł Elite Fighters i czy to nie jest klątwa i w końcu ta walka dojdzie, czy to nie? To skoro już ten temat został tutaj... Ja bym chciał tą walkę bardzo zobaczyć, bardzo. Został, to nie dalej jak wczoraj rozmawiałem z włodarzami tej federacji, powtórzyłem, że walka na moich zasadach, czyli tych, które teraz Paweł nie zaakceptował, czyli... A to myślisz, że Najman się zgodzi na No Limit? Nie mówię o No Limit, bo to nawet na to nie liczę, liczyłem, że ty się zgodzisz. Nie ma szans, nie namówisz, że za żadne pieniądze mi nikt do tego nie namówi. Nie? Myślałem, że zgodzisz się, no ale skoro ja jestem, wiesz, jestem taki niedotleniony, jestem taki stary... Ale akurat, tlen to ty masz dobry, kurde, I taki nieudolny, to liczyłem na to, że wyjdziesz do mnie do No Limit, ale podsumowując tego frajera polskich freak fightów,
Najmana, to tak, oczywiście, nie dalej jak wczoraj rozmawiałem, powiedziałem, powtórzyłem swoje warunki, czyli brudny boks uliczny i nie brudny Paweł, takie żarciki, wiesz, takie... A to są kurwa żarty, takie tureckie żarciki, bo brudne, no. Bo się nie będę mył, nie. Ja nie wiem, czy za gościa, co nie dbał o higienę, no wiesz, że to było kurwa sytuacyjne. Ale do tego dochodzi, do uderzenia głową, muszę po prostu, to jest moje opus magnum. To jest mój cel życiowy, żeby tego frajerzynę porozcinać, żeby go w końcu ktoś ukarał. Więc jeżeli się przybije na te warunki, żadnego MMA, bo ja się ze świnią nie będę taplał w błocie. On chwyta, przytula, no przecież, no, ale no nie żartujmy sobie. Ale w brudnym sobie. Boksie normalnie, jak nie ten? W brudnym boksie z nim wychodzę, tak, ale musi być głowa. Ale w takim razie, Paweł, jakie główki, były te głównie warunki, których ty nie przyjął? Rozumiem, że chodzi głównie o uderzenia z główki. No tak, no kurwa, no może jestem pierdolnięty, ale nie aż tak bardzo. Jacek myślę, że bardziej jest ode mnie pod tym względem pokręcony. No kurde, nie chcę kurwa czegoś takiego robić, bo bez przesady, kurwa, mam też już swoje lata, kurwa, i są pewne granice. A jeśli chodzi, kurwa, o to Jacek już wcześniej proponował rzeczywiście takie no limit, ale kurwa wszyscy chyba wiedzą, że ja kurwa ważę ponad 100 kilo, ja nie jestem mistrzem cardio, naprawdę, ja bardzo dużo pracowałem, żeby ten tlen w ogóle mieć jakikolwiek, takie no limit to by mnie kurwa wykończyło, ja tu się ale szczerze panu, przyznaję, że umarł po oktagonie. Mam dla ciebie dobrą wiadomość, ja też ważę 100 kilo. No to się cieszę, Jacek, no cieszę się, że przytyłeś to. Będzie także ciekawy. Szanse są wyrównane, nie martw się, no nie martw się, nie musisz się tego ale obawiać. Ale tlen to może akurat lepszy ode mnie, ja mistrzem tlenu nigdy nie byłem, także ten, na to byś mnie nie namówił, bo nie będę sam sobie pod górę robił. Tak? Panowie, widzę, że na czacie bardzo dużo osób prosi o telefon do Najmana, jeśli reżyserka jest w stanie nam połączyć. A, dobrze, to zaraz mamy telefon na linii, ale jakby co, prosiłbym reżyserkę również o telefon do Marcina Najmana, jeśli się da rady. I jeszcze parę osób pytało o numer, gdzie zadać pytania, więc 72550. Wyślijcie SMS-a, jeśli będziecie mieli fajne pytania, to do was odzwonimy. I właśnie mamy teraz telefon, kogo gościmy w naszym studiu. No witam, siemanko. Cześć. Krzysiu dzwoni? Tak jest, Ryta Boxing, tak Krzysiu, jest. Krzysiu, czy złamałeś rękę na legendarnej szczęce Jacka Murańskiego? Nie na szczęce, Na czole. Na głowie, czyli tak, ale na czaszce Jacka Murańskiego. Tak jest, to jest prawda. No tak, no ale to nie są zabawy, tylko sparingi, więc tak to się Dirty Boxing było i tak się skończyło, nie? Powiedz mi, Krzysiu, w takim razie, słucham, czy Paweł Jóźwiak ma jakiekolwiek szanse w rewanżu w boksie? Bo to rozumiem, jest boksem, ale rękawice. Łokcie, bekwisty. A, łokcie, bekwisty, czyli dodajemy tak. Coś do boksu. Tak. Czyli pół bekwist, czyli młotek, no i pełen, czyli no, wszystkie, no wszystko oprócz głowy. Tak jak sobie Paweł zagwarantował, wszystko oprócz uderzeń głową. Głową muru nie przebijesz, także nie poszedłem na to. No to się zdziwisz. Ja też tak myślałem, moja ręka widzisz, jak... Słabo to słychać. Jak działa. Właśnie poprosiłbym reżyserkę o podgłoszenie telefonów, bo Krzyśka słabo słychać. Krzysiu... Ja was idealnie słyszę, ja was dobrze bardzo słyszę. Krzysiu, powiedz mi, kursy bukmacherskie Fortuny nie dają większych szans Jackowi. 1,22. No. Na zwycięstwo Pawła Jóźwiaka, to podejrzewam, że postawisz na Jacka. To nie chodzi o pieniądze. Ja nie mówię, że pan Jóźwiak, prezes Fen nie ma szansy wygrać, bo to nigdy tego nie powiedziałem. Tylko chodzi o to, że jednak no, Jacek jest w większym zdrowiu niż był. I no, patrząc po prostu po sparingach, po tym, co robi na nich i zupełnie inaczej to robi niż ostatnio, to naprawdę po prostu jest więcej wiary w to i uważam, że teraz to wygra. Tak? Wcześniej też tak oczywiście myślałem, no, bo wierzyłem w swojego zawodnika, ale patrząc na to, co robi teraz na sparingach, a co robi wcześniej, jest po prostu lepiej. A tamta walka uważam, że była naprawdę dobra, tylko że ustawiają ten pierwszy knockdown, który prezes tam go trafił tym prawym z góry, ale teraz już go nie trafi tym prawym z góry. Już robimy teraz tam, będzie prawy z dołu. Nie. Tam jest za twardo, żeby tam coś się stało. Chyba że połamie pan prezes Fen rękę właśnie na tym dole, to też będzie dobrze.
wszystko możliwe. Ja się cieszę, że Jaca zrobił progres, także niech fanie ostrzą sobie zęby na ten pojedynek, bo to będzie prawdziwa wojna ringowa, prawdziwa Jacka. I mi się właśnie taka Jacka marzy, żebyś tam kurwa z Jackiem się napierdalali do ostatniej kropli krwi. I niech pokaże tutaj, kto jest twardszy. On jest kurwa twardym hamem. Ja tak samo, obydwoje nieraz to pokazaliśmy, także pokażemy, co kurwa emeryci potrafią, bo patrząc ostatnio na poczyniania, co po niektórych kurwa zawodników, to rzeczywiście pora pokazać fanom kurwa trochę hardkoru. Ale ci to nie przejdzie przez usta, co? Najmanica! No jaki co niektórzy. Ale ja się z nim lubię, no. Ja się z nim lubię, nie zmuszaj mnie, żebym kurwa zakupił to fanom, kogo lubię, no kurwa, no. Ale Pawle, ja jestem wkurwiony na Marcina, bo nie lubię kurwa tej szmaty ciosa i kurwa bym mógł, to bym sam mu tam najebał kurwa chętnie, a kurwa taki cios by go Najman rozjebać, kurwa nie wiem, co on kurwa zrobił, bo też jestem, lubię go bardzo, szanuję, ale kurwa z wszystkich ostatnich walk to tylko na mnie się spiął, kurwa takiego ciosa to powinien kurwa zmieść kurwa z powierzchni ziemi, no i tyle kurwa. Byłem na tej gali, sam się wkurwiałem, nie? Ale to myślę, że po co on to zrobił? Bo ja się też zastanawiam. Ale ja nie wiem, to trzeba jego pytać, kurwa. For money. Marcin, Leo White, for money, jak w dawnej reklamie. No ale mówi, że to walka honorowa, po czym się poddaje. Ale wiesz, no mógł go kurwa kleić i tak dalej, po co go napierdał? No, to ja też to nie potrafię tego zrozumieć. Tym bardziej, że kurwa ciot kurwa, oprócz tego, że nauczył go kurwa Norbert Troszkiewicz, którego serdecznie pozdrawiał, obalać i kontroli w parterze, to on tam nie miał nic kurwa, nie miał ciosu kurwa zadać. Nie? Dlatego mam nadzieję, że Najman tu zadzwoni, jeszcze się dowiemy. Co? Jak on kurwa, ja chcę tak zobaczyć kurwa walkę kurwa Jacy kurwa z Najmanem, że obiecuję, tak jak mówiłem, że Jacy karierę zakończę w tym oktagonie, to chyba jednak trochę go oszczędzę, żeby zawalczył z tym Najmanem. Michał, mam jeszcze pytanie. Słucham. Jeżeli tak tutaj prezes zarzeka się, że będzie tak twardo się bił z Jackiem... Tylko mnie nie zaczepię o no limit, bo z góry mówię, że będzie to nie namówicie, kurwa. Nie wchodzę w to, nie o to chodzi. Chciałem zapytać jedną rzecz. Czy jeżeli tak się zarzeka, że będzie szedł na wymianę z Jackiem, to czy nie skończy się tak, jak jego zapowiedzi byłego mistrza Fenu, że gada, że będzie bił nie wiadomo jaki będzie on twardy i tak dalej, a później ucieka, biega po ringu i nasz nowy olimpijczyk niestety będzie uciekał 3 rundy i liczył na to, że sędziowie, którzy byli, no nie będę złego słowa używał, że dadzą mu wygrać, bo ten werdykt 2-1 był żenujący w walce z Michałem Pasternakiem. Dlatego chciałem zapytać, czy te słowa będą podtrzymane w trakcie walki i pokaże to, o czym mówi, że będzie się z nim bił, a nie uciekał jak Dominika Zadorska przez 3 rundy przed Michałem Pasternakiem. Podsumowując tamtą walkę, zresztą mówiłem publicznie, że Dominik bardzo mnie rozczarował i byłem kurwa zdziwiony taką walką, tym bardziej w jego płaszczyźnie bił się z zawodnikiem MMA, który słynie z tego, że jest grapplerem, a nie strikerem. Fakt, że może kurde z kategorii wagowej wyższej, no ale zawodowy kickbokser tak utytułowany, doświadczony, powinien w inny sposób z nim się bić. Byłem bardzo rozczarowany, upatrywałem w nim faworyta. Wiesz, nie każdy odpowiada za swoje słowo. Ja jeszcze nigdy w ringu przed nikim nie uciekałem i tym bardziej tym razem nie zamierzam, także mogę ci to trenerze zagwarantować, że będzie ostra jatka w tym oktagonie. Dobra. Będziemy się napierdalać, mi fabryka dała, także kurwa wykupujcie pay-per-view, oglądajcie, bo kurwa jest dwóch twardzieli, dwóch starszych nastolatków, będzie się napierdalać kurwa naprawdę na maksa, nie? Skoro już jestem sędziowania, ja uparcie na ten low limit będę podbijał. Dlaczego? Jasne, jak mi oddasz swoją Krzysiek, garzę, to się zgodzę. Ale zwrócił Krzysiek Ryta uwagę na rzecz, naprawdę rzecz bulwersującą. Bo to, że Zadora uciekał, bo może nie miał dnia, to wszystko jest możliwe. Mnie tam zbulwersowało zupełnie coś innego. To, że Zadora po tej walce zachowywał się tak, jakby wiedział, że będzie na kartach wygrywał. A dlaczego? Bo uniósł rękę w triumfie. To jest coś takiego, jak ja bym po 5 rundach z Tańculą, gdzie się cieszyłem, że przeżyłem, uniósł rękę. Dlaczego? Musiałbym mieć zblatowanych sędziów. I o zgrozo! Ale jeden sędzia przybił zwycięstwo za dorze. No nie, to ten sędzia to chyba kurwa ślepy był, to w ogóle kurwa nie komentuje ten sędzia. Albo mógł ktoś rodzinę pieniędzy trzymał. Ale jak to się mogło stać? Bo teraz dajemy tym osobom, to są osoby publicznego zaufania w jakimś sensie. Dajemy im nasz los w ręce. Ja nigdy nie miałem żadnych zastrzeżeń do sędziów. Sędzia Jarosz fajnie mi sędziował, bo puszczał mi wszystko. Gdyż nie robi jak na frykach, tylko robi jak na zawodowstwie, bo docenia moją twardość. Sędzia Michalak również.
z tobą też puścił, to pewnie mógł przerwać, puścił. A mam tylko jedno zastrzeżenie do jednego sędziego, tego, który sędziował moją walkę z Pasutem, bo pomylił Jacka z Marcinem i Murańskiego z Najmanem, bo tam klepał mnie ten Pasut, ja czekałem, aż się Pasut wystrzela i nagle czuję przerwanie walki. No trochę za wcześnie była ta walka przegrana, ja tę walkę oglądałem wiele razy, no to akurat... To mam jedno zastrzeżenie, ale skoro tutaj już się bije na obcym terenie, bo ty jesteś gospodarzem, ja jestem gościem, no to ja dlaczego mówię, to przerwijmy jakiekolwiek dywagacje co do sędziowania i nie oddawajmy tego w ręce sędziów, biorąc pod uwagę, co jeden sędzia zrobił, a drugi mógł, tylko pewnie się wystraszył, jak mógł skrzywdzić Michała Pasternaka w walce z Adorą, tylko dajmy to w no limit. Mamy sędziego ringowego, który jest, nie mam żadnej wątpliwości do jego uczciwości, do sędziego Michalaka, i oddajmy to i ludzie by tego chcieli. No limit do odcięcia. Ale ja nie jestem w stanie tego zrobić. Kurwa, Jacek, kurwa, co, jaki no limit? Ja cię będę napierdalał, ty będziesz wstawał, bo masz kurwa po wujku Władku twardą szczękę, kurwa, ja w końcu sam tam padnę, kurwa, do tego chcesz doprowadzić? Nie namówisz mnie na to, 20 lat temu jak najbardziej, nie? Ale tak szczerze, to kurwa jestem takim samym starym dziadem jak ty, tylko że trochę młodszym, także kurwa jesteśmy młodzi duchem, ale nie namówisz mnie do tego. Ale niech się czad wypowie, bo na pewno... Wiesz, jakoś mało lata do tego, kurwa. Ale niech się czad wypowie, bo na pewno ludzie by tego chcieli. Patrząc po tym żenującym, co się stało w wykonaniu Najmanicy, że ani kroku wstecz miało nie być przed ciosem, a szukał, wydymał ludzi na kasę, federację na kasę. Obrzydliwa sytuacja. To dajmy im normalną walkę na zasadach uczciwych, do odcięcia. No, żadne pieniądze mnie do tego nie namówią, chyba kurwa, że mi bańkę kurwa Prime zapłaci, to wtedy może. No to niech czat się wypowie, no i to ale byłoby coś. Ale no. Będzie za mnie decydował, no Jacek, ja nie jestem samobójcą, kurwa, ja nie jestem mistrzem tlenu, kurwa, ja po to ciężko trenuję, żeby ten tlen mieć na 3 rundy, kurwa, i tak to jest dla mnie kurwa wieczności. Ja nie będę tutaj zgrywał przed kamerami, że jestem kozak, że... Będę się napierdał no limit, bo nie jestem, kurwa, bo ja nie chcę, kurwa, umrzeć w oktagonie, kurwa, bo robię to, kurwa, dla przyjemności, kurwa, kocham ten sport i tak dalej, robię też to dla pieniędzy, a nie po to, kurwa, żeby tam, kurwa, paść na zawał serca, no kurwa, to wiesz, jakiś małolatu 20 lat, jak ty masz taką wydolność, tak się czujesz, to znajdą się chętni na pewno, kurwa, ja się biję z gośćmi 20 lat młodszymi, biję się z Bogzelem 21 lat młodszymi, jeden małolat pewnie chętnie się z tobą zmierzy, nie? Paweł się nie zgodzi, ale chciałbym zobaczyć, jak widzi to czat, więc poprosiłbym moderatorów o zrobienie ankiety. No wiadomo, że czat by chciał, no limit, czad by czy chciał, nie. Krzysiek, dziękuję ci bardzo za telefon. Czekamy na telefony od widzów i... Pozdrawiamy trenera, do zobaczenia w oktagonie, strzała. I zdrówka, Krzysiu, szybkiej rekonwalescencji. I pozdrawiamy oczywiście mój rodzinny Gdańsk. I dzwoniliśmy do Marcina Najmana, na razie nie możemy się dodzwonić, więc czekamy dalej, może się uda. A w międzyczasie, Pawle, zrobił na tobie wrażenie Jacek w walce ze starym wiewiórem? Walka zdecydowanie wygrana, ale ty się z tego naśmiewasz. No kurwa, tego to nie traktuję poważnie, tak? Bo to był kurwa za duży mismatch. Ja nie wiedziałem, jakie są umiejętności starego wiewióra i tak dalej. Było widać, że on się Jacka od początku do końca boi. No i Jacek tam zrobi, co do niego należało. No nie można mieć do Jacka pretensji, że dostał takiego rywala, bo to federacja mu wyznaczyła, nie Jacek. Nie było innego jakiegoś pomysłu. No i tyle, no ale też myślę, że na takim etapie swojej kariery Jacek też potrzebował rywala, żeby w końcu poczuć ten smak zwycięstwa, no bo ile można, tak? Ale też trzeba docenić go, że miał twardych rywali, nie bił się z jakimiś ogórkami, także myślę, że każdy to zrozumie, że po 4 tam pojedynka z rywalami mocnymi, że dostał kogoś łatwiejszego, bo też tak musi czasem być w tym sporcie, nie? Przypominam. Tylko, że po pierwsze, ja nie zabiegałem o łatwego rywala. No ja mówię, nie mówię, że to mogę wina. Powiedzieć, że podeszła mnie, bo zachwalała mi go jako bardzo mocnego zawodnika. Co się okazało, to się okazało. No, zweryfikowało to, że no, tu się naprawdę nie ma inaczej, jest się z czego cieszyć, nie ma się czym chełpić. Natomiast a propos tego, z kim walczyłem. No to... No mówię, że walczyłeś się z kotami, no. Wspomniany tańcula, z którym ja mam 9 rund, to 9 rund mam z tańculą, to Najman tyle nie spędził w całej swojej karierze, we wszystkich swoich walkach w oktagonie. Dajmy już spokój temu Najmanowi biednemu, niech on tu zadzwoni, sobie wyjaśnicie. No tańcula jest mocny zawodnik, sam chętnie z nim w przyszłości zamierzam skrzyżować rękawice. Także to jest to na pewno wyzwanie, jest to chłopak, co ma już trochę tych walk i to też jest dużo młodszy od ciebie, to też ma znaczenie. Także ja wiem, że wiewiór nie był twoją winą, kurde, ja sam myślałem, że ten wiewiór troszeczkę więcej umie, no kurwa, no. Był to straszny mismatch, ale przez to nie byłem mocny. Tańcula, no limit, rzymska klatka. Kurwa, nie wiem, czy tańcula się też na to zgodzi, on też nie jest mistrzem tlenu. Chcielibyśmy to zobaczyć, a tymczasem mamy kolejny telefon od widza, kogo witamy w studiu. Cześć, Cichy, Sławek, a typowa parka z tej strony.
Pytanie do pana Jacka, bo widzę, że pan Jacek bardzo mocno pooklejany. Czy to nie będzie przypadkiem jakiś w razie porażki jakaś wymówka, że jakaś kontuzja? Nie, nie, tu nic nie ma. To są tylko profilaktycznie od fizjoterapeuty. Do sparingów. Rozumiem, dobra, wszystko spoko. I drugie pytanie, cichy. Jak tam przed walką jesteś, w strachu? Strasznie jestem w strachu, jak rywal jest teraz łysy, to już w ogóle nie śpię po nocach. Wygląda zbyt groźnie dla mnie. Straszna sprawa, kurwa. No, masakra. Powodzenia wam, panowie, życzę na walkach, wiadomo. Dzięki piękne za połączenie, trzymajcie się. Cześć, wszystkiego dobrego. Trzymaj dobra, się, słuchajcie, Sławek. Ja myślę, że też widzowie jesteśmy coś winni tutaj, żeby pewne rzeczy wytłumaczyć, bo tak generalnie my z Jackiem się pogodziliśmy w oktagonie, nie? Wiadomo, jak to po walce i tak dalej. No. Mamy też wspólne wartości, Bóg, honor, ojczyzna, patriotyzm i tak dalej. Wcześniej się kłóciliśmy, no wiadomo, walka i tak dalej poszło trochę za daleko. Ale w oktagonie się pogodziliśmy. I ja chciałem się spytać, Jacek, co się potem stało, bo mnie, ja nie ukrywam, mnie to wkurwiło. Jak usłyszałem jakiś twój wywiad, już nie pamiętam z kim, i mówisz, że Jóźwiak się pogodził z tobą, a nie ty z Jóźwiakiem. I od tego się, kurwa, wszystko zaczęło na nowo. Ty, Paweł, bardzo narcystyczny jesteś. Czemu? Bo... Z jakiej racji ma być wszystko na twoich zasadach? Jesteś narcystyczny, ponieważ zacząłeś tworzyć jakąś historię, że ja stwierdziłem fakt. To już jak się pogodził ze mną, a nie ja no myślałem, że się pogodziliśmy razem po tej walce, no kurwa, no wydawało mi się, że już między nami temat zamknięty i tak dalej. Potem się okazało, że jednak ja się pogodziłem, kurwa, sam ze sobą, kurwa, a nie ty ze mną, no. Słuchaj, chciałem ci zadać takie pytanie, bo tak się nad tym zastanawiałem, no kurwa, co się stało. Wiadomo, potem już ja się wkurwiłem, zajebałeś mi z tej bani na tej konferencji, gdzie cię tylko czułkiem przepychałem, kurwa, ty mnie uderzyłeś z bańki, no to już potem znowuż było, kurwa, odświeżenie konfliktu. Jak delikatnie, ale czułkiem. Co się stało wtedy właśnie, że kurwa tak powiedziałeś, kurde, no. Czemu to jest narcystyczne? Ja też się nie zgadzam się może na główki, nie zgadzam się na No Limits, ale zgodziłem się na twoje zasady, nie cisnąłem na walkę w MMA, nie cisnąłem na walkę z dobijaniem, z jakimś K1, wiadomo, że to było dla mnie lepiej. Zgodziłem się na twoje warunki boksu takiego brudnego, to sobie sam wymarzyłeś, że chcesz dirty boxing i masz do tego największe predyspozycje. Także nie jestem narcyzem i nie jest tak, że wszystko jest po mojemu. Ale ja już ci wytłumaczę, to na co zwrócił tutaj uwagę prowadzący. Jak ty to nazwałeś? Lekko mnie pyknąłeś z główki. To... Nie, ja cię czułkiem przepchnąłem. Nie. To tak jakby mieć pretensje do Ukraińców, że się bronią przed ruskimi. Putin lekko puknął Ukrainę, prawie wszedł do Kijowa, a ci im odwalili się, odwinęli, spuszczają no, i pretensje Jacek, do kogo? Poszedłeś krok dalej. Ja chcę wrócić wcześniej, nie? Czemu, no. Wcześniej czemu tak pocisnąłeś w tym programie, że się ze mną nie pogodziłeś, tylko ja się pogodziłem z tobą. Ja stwierdziłem fakt. To ty się pogodziłeś ze mną, nie ja z tobą. No myślałem, że te piątki przebiliśmy, że jesteśmy pogodzeni i że to się wszystko wyjaśniło. Czyli to, kurwa, było... znaczy, że, kurwa... Zrobiłeś to pod publikę i chuj, nie zamknęliśmy tego, że przełożyliśmy te piątki, tylko tak faktem dokonanym. Ale jakbyś nie chciał, to bym nie chciał. Wspomniałeś z szacunkiem o moim dzieciaku, no nie mogłem nie chcieć, postawiłeś mnie przed faktem dokonanym, ale... Dlaczego miałbym się nie o szacunku, jak go kurwa ale bardzo to lubiłem to tak dlatego nie mogłem się zachować w tym momencie inaczej, ale... Są w ojczyznie rachunki krzywd i obca dłoń ich też nie przekreśli. Dobra, to więc wojna, kurwa! Bo w ogóle, będzie. Jacek, muszę ci powiedzieć... Sorry, a kto Paweł, się trzyma z frajerem? Daj mi spokój, nie mieszaj mnie, kurwa, Paweł, Jacek, no nie mieszaj mnie w konflikt z Najmanem, no kurwa, Maciu, to jest niefair, mówił, i twierdził, że ty się go boisz, że ty się boisz od niego dostać cios i dlatego byłeś taki spokojny całą konferencję i tak siedziałeś spokojnie. Kto się boi? Paweł mówił, że ty się go boisz i no, boisz Jacek się powiedział, od niego że się boi, cios. Że ja go uderzę, no nie chciałeś ze mną face to face zrobić, nie to, że ja powiedziałem, tylko mówiłem to na wizji, tak? Ty, bo ja cię chcę zlać w oktagonie. No dobrze. A ja tu no, nie chcę jakiś patologiczny. Już raz była akcja, jesteś nieprzewidywalny. Jak to powiedziałeś, pyknąłeś mnie z czułka. Jacek, ja jest akcja, ale to jest reakcja. Tak. I od tego czasu. Ale od tego czasu. To było tak. Tak cię zacząłem przepychać głową, a ty mi zajebałeś z bańki. Jakbym cię lekko dziabnął, to mógłbyś się przyjebać. Ja cię tylko przepchnąłem czułko. Paweł, ale tak to ty sobie możesz... Ale tak było! Tak no. To sobie możesz kozę przepychać. No kurwa, kozę, nie kozę, ale to nie kreżyserka puści, no. Jak to było, kurwa, jak mają, no kurwa, no. Dlaczego ja mam cię uderzyć pierwsze? Ja nie jestem, kurwa, bić coś się trzeba obok tego, a nie poza to. Bym cię w życiu, to bym cię z pięści nie uderzył. No i od tego czasu, przestały ci się podobać główki, no. Bo posmakowałeś główki. No tak, no. Dobra, coś jest tym, co mówisz, kurwa. Jak zobaczyłem, jakie ja sama pierdolnięcie z główki, to mówię, nie, no kurwa, ta głowa może przesądzić o wszystkim, nie?
Tam cię oszczędziłem, no. No ale to spróbuj, no. Za tak spokój, kurwa. Żartujesz sobie śmiechy, chichy, no to dajmy ludziom show. Ale kurwa, ja nie umiem się bić głową, kurwa. Ty może całe życie się napierdlałeś z główki pod żabką, ale ja nie, no kurwa. Ja zawsze załatwiałem sprawy z pięści, no. Panowie, jest 21:37 i zapraszamy kolejnego widza, kogo witamy w studiu. Siema, cześć byczki, witam was, co z tej strony. Widzę, o, proszę. Adrian Cios, witamy. Widzę, że tam mocna zadymka się dzieje. Na razie bardzo grzecznie, Adrian, ale tu mocne słowa o tobie były. Nazwiska znaczy, twojego nie słyszałem, tylko nazywa cię tu Paweł od Ciot. Znaczy wiesz, jak może do mnie jakkolwiek rozmawiać człowiek, który wygrywa z Najmanem, a potem dostaje od niego w pizdę. Więc generalnie scenariusz lubi się powtarzać i mam wrażenie, słuchaj, że synku, przynajmniej tak nie darłem tej pizdy, jak ty w niebogłosy, jak cię kurwa Najman głaskał tam kurwa po czole, kurwa. Wstydu nie masz, kurwa, za grosz. Z takiej wygranej to bym się wstydził, kurwa. Nie pokazałeś tam kurwa nic, nie? Paweł, zacznijmy od tego, że historia lubi darłeś się kurwa w niebogłosy, jak taka typowa pizda. Ała, no kurwa, takiego cyrku to ja nie widziałem, kurwa. Faktem, że Najman kurwa jest pierdolnięty, że cię po tym tyle głowy kurwa tam delikatnie kurwa głaskał, ale kurwa chłopie, kurwa, nie? Paweł, jedyne co się dar, to twoja Ania na ciebie jak pizdo dostała. Ty, to się oddanie kurwa trzymaj daleko, kurwa, bo cię skopię śmiecią jeszcze kurwa przed walką jakąkolwiek, kurwa, nie? Także kontroluj bajerę, kurwa, nie? Kontroluj bajerę, kurwa, kondonie jeden, kurwa, nie? Paweł, mam pytanie do ciebie. Cio, to ty jesteś pośmiewisko zwykłe, kurwa. Paweł, poczekaj, posłuchaj, bo nie masz nic mądrego. Pan cię nauczył tego, że przychodzisz i zjesz mordę, wysłuchaj. Weź lepiej opowiedz, jak cię z szatni wyjebałem na prime, jak spierdalałeś tam w podskokach, jak zwykła taka ciota, kurwa, obsrana, kurde, nie? Pawełku, co tam u twojego pana po dwóch porażkach ze mną, jak tam się czuje? Słucham? I co tam u twojego pana po dwóch porażkach? Słuchaj, to ty masz pana, kurwa. Miałeś, przepraszam, bo też się wysrał na ciebie Ferrariego, kurwa, a ja nie mam żadnego pana, bo ja sam sobie jestem panem, władcą i sternikiem, nie? A ty jedyne, co potrafisz, to nieudolnie naśladować Amadeusza, przepraszam, jeszcze potrafisz fajnie w pierdol dostawać, bo z tego jesteś, kurwa, znany, nie? Poczekaj, posłuchaj, Pawełku, mądrze rozmawiaj ze mną. Jak, powiedz tak, a jak się poczujesz z tym, mówisz, że Najman jest swoim panem, to jak ty wytłumaczysz z tego, że kazał ci pana Jacka uderzyć z główki na Facebooku, bo nawet tego nie umiałeś zrobić, łajzo. Ty debilu, kurwa, przyjadę, Jacka z główki nie uderzyłem, weź to, kurwa, obejrzy, to nawet Jacek już doszedł do tego, że go przepchnąłem, a taki gamon jak ty tego nie skumał, nie? Pan mówi, ty robisz, przyjacielu, a powiem ci jeszcze jedną rzecz. Historia mi się powtarza, ci tu też skończy tak samo. Walczyłeś z Najmanem, wygrałeś, po prostu piśdę, teraz tak samo. Słuchaj, po takiej wygranej jak ty, to ja bym się wstydził, kurwa, wygrać przez cały dysfakcję. Posłuchaj, głowie, teraz też dostaniesz piśdę od pana Jacka. Oczywiście pozdrawiam pana Jacka, niech pan go tam dobrze, kurwa, niech pan go dobrze przekopi, mimo że w boksie walczycie. Potem ja go dobiję i wyganiamy Pawełka, niech tam spoko, ja mam inny plan. Najpierw tutaj z Jackiem zrobię rewanż, robotę, a potem idę, kurwa, szmato po ciebie, kurwa. A masz taką mnie przejebane, że ja nie będę jak Najman cię bił po tyle głowy, tylko cię będę kurwa napierdalał do bólu, kurwa. Ile Pawełku, fabryka dała, kurwa, nie? Pawełku, to, że cię Norbert nauczył obalać, to nic ci nie da, kurwa. Odbijesz się ode mnie, kurwa, synku, kurwa, jak od ściany, kurwa, zobaczysz, nie? Łajzo, a do pana Jacka to się, kurwa, tutaj nie podlizy, bo mu, kurwa, do pięt nie dorasza. Łajzo, kurwa, znana z tego, że klepiesz, kurwa, jesteś zwykłą ciotą, kurwa, która tylko, kurwa, pizdę drzew niebogłosy, kurwa. Pawełku, klepie to twój pan i oby ciebie tego nie nauczył. Wypierdane są, dobra, weźcie tego śmiecia, wyłączy, już mi nie chce mi się z nim gadać, kurwa, nie? Pozdrawiam cię, do zobaczenia, bo tego nie rozpierdolę ci ten twój ryj, kurwa, jesteś zwykłą pizdą, kurwa, nie? Dobra, w tym roku... No dobra, zobaczymy, jak jesteś mądry w oktagonie, nie? Cieszę się, że cię na tej gali nie pierdolnąłem w zęby, bo na to zasługujesz, baranie jeden, nie? Jesteś taki jak twój pan, pozdrawiam. Wypierdale śmieciu. Po telefonie. Kurwa, tej dziwki to naprawdę, kurwa, nie lubię. Bez kitu, kurwa, nie? To z Jackiem mogę się kłócić i tak dalej, ale to, kurwa, do tej kurwy to mam prawdziwą nienawiść, kurwa, i go tak rozpierdolę w tym oktagonie, że to będzie, kurwa, gwałt, to będzie istne morderstwo, kurwa. Śmieci jeden, nie? Ja widzę, że chyba, Jacku, on jest bardziej odpalony na ciosa niż już na ciebie. Chyba nienawiść ale do ciebie. To ja wam powiem, bo on już wie, co go czeka. To jest tak, kurwa, jak ja, ale... on jest odpalony na Najmana, jestem odpalony na ciosa, kurwa. Ale bo on już wie. Słucham? Bo on już wie. Kto wie? Cios? Paweł już wie, że przegrał? Paweł już wie, tak, ja już wie. Ja wiem, co mnie czeka, kurwa, to, że cię znokautujesz. Już wie, zobaczysz. On już wie. Będzie backfist. Ale ty myślisz, że jest taki grzeczny sam z siebie? On już wie. Ja też już mogę wie. Być zaraz niegrzeczny, mogę cię tu zaraz, kurwa, przy tym stole pierdolnąć, kurwa, na odmulenie, kurwa. Tak? No. Tak? Jak
to zrobić? Jak taki nudno zrobić? A jak to zrobić? Normalnie, kurwa. A jak to zrobić? Prawy sierp, kurwa, i leżysz. A jak to zrobisz? Ha, jak to zrobisz? No normalnie, no. No pokaż. Chcesz? No pokaż. No pokaż. Dobra, to dawaj face to face, kurwa. To dawaj, kurwa. Tym razem bez główek. Gdzie, kurwa? Gdzie? Gdzie, kurwa? Trochę zapasów. Panowie, zaraz dam się któryś skontuzuje. Ale co ciekawe, to chyba Jacek go balał tym razem. Kurwa, Jacek, trzeba mojego manie robimy, kurwa. Dobra, uspokój się. Wy tego widzowie nie widzicie, ale koszulka chyba u Jacka poszła. Z tyłu. Gdzie dwa robią, tam góry lecą. Ja jeszcze raz spróbujmy może face to face zrobić, panowie, bo już nie będziemy na koniec robić, skoro sam wywołałeś, Pawle. Panowie, ja myślę, że resztę emocji trzeba zostawić chyba na konferencję, ja bo żony. Bo Jacek, właśnie Jacek. Akurat tutaj do Joanny nic nie mam, także przykro mi. Pourywany. Przepraszam, pozrywane są mikroporty, więc reszta emocji między Jóźwiakiem, Pawłem a do kieszeni schowaj. Resztę emocji będziemy mieli... Rozpierdalam Jacek, potem kurwę ciota idę po na konferencji, ale najpierw się skup na Jacku, bo chyba przestałeś traktować poważnie, bo tu widzę, co chwilę sobie dowygrywali do ciebie. Nie, nie lekceważę. Kurwa. Przygotowuję się do niego jak do mistrza świata. Czy ty tak nie uważasz, że on trochę cię teraz zaczął lekceważyć, bo on już sobie tu z ciosem, tu z pasutem też by chciał walczyć, tu z kimś tam, a o tobie coraz mniej mówisz. Nie, mówię o nim, bo to jest najważniejsza walka i teraz jest kurwa Jacek. Rozerwał koszulkę od mojej żony. O, ja panie wiem, Jacku, jak to możemy rozwiązać, bo to wartość sentymentalna koszulki. Wiesz, rucham go. Mocne, mocne słowo. Pastucha. Ruszam go. No, powiem ci, Paweł, Jacka jeszcze nie widziałem takiego złego. Ruszam go. Ruszam go. Chłopak, kurwa. Ruszam go. Kurwa, prawie się wystraszyłem. Jacek nie może taki groźny, kurwa. No zobaczysz. Dobra, drodzy widzowie, ja kończę, bo tu się zaczyna się robić coraz mocniej. Dziękuję wam bardzo. Zapraszam na konferencję, która już niedługo i będzie ciąg dalszy tego konfliktu. 13 stycznia, Koszalin, Prime 7, Jóźwiak versus Murański 2. PrimeMMA.tv, zakupujcie pay per view. Dzisiaj rozerwałem koszulkę, a w sobotę 13 stycznia rozerwę mu duszę. Czekamy na tą walkę, dziękujemy wam bardzo. Jestem Fortuna. Jestem zawsze tam. Gdzie jest jakiś powód do kibicowania? Zawsze z tymi, dla których sportu to święte! Z tymi, dla których jest zawsze dobry moment. We have felt the ground shake and the air shattered, generating power equivalent to 10,000 automobiles with their accelerator on the floor. Zawsze tam, gdzie coś się dzieje.
gdzie może wydarzyć się wszystko. Fortuna. God, I need it now, I can't afford to wait. I just had a fan hit me up from Kuwait. Told him this would happen and we not a minute late.